O, weź to zrób. No kurwa, model anatomiczny. Postawię się ciebie w biurze i będę nagrywał filmiki. I patrzcie, zawodnik pro mówi, że ślub jest ważniejszy niż zawodnik. Czyli jednak... Kochanie, doceń to. Witam serdecznie, z tej strony Sajan. Dziś z kamerą siódemki jesteśmy w stolicy siłowni Fit One, a moim i waszym gościem będzie człowiek, trener, szkoleniowiec, osoba, która posiada bez wątpienia ponadprzeciętną wiedzę w temacie, który nas wszystkich, osób trenujących, interesuje najbardziej, czyli w temacie hipertrofii. Także usiądźcie wygodnie, zostańcie z nami do końca, bo dzisiejszy materiał będzie przepełniony wiedzą merytoryczną, popartą badaniami i opracowaniami naukowymi. A kto zgłębi ten temat dziś? Nie kto inny jak Paweł Głuchowski. Siemano. Witam, Pawle. Mam tą przyjemność dzisiaj. Cześć. Pofatygujesz się? Pofatyguję się. Jeszcze wczesna godzina, to mam energię. Dzięki za zaproszenie. Tak w ogóle? Nam jest również bardzo miło Cię gościć. Czyli ogólnie wszystkim jest miło. Tak, myślę, że tak. Zajmij, że wszyscy się cieszymy, więc wspaniale. Dokładnie. Możemy przejść do konkretów. To co, potrenujemy dzisiaj najprawdopodobniej. No, potrenujemy. Na warsztat dziś weźmiemy grzbiet, trening pleców. Natomiast na pewno zadamy wiele ciekawych pytań, nie tylko odnośnie tematu właśnie treningu mięśni grzbietu, ale na pewno to już twoja w tym role, żeby zadawać pytanie. No troszkę cię dzisiaj pociągnę za język na pewno. No słuchaj, ja gadać mogę. Dokładnie, no nie kto inny. Wyszedłem z założenia, że jestem tym od gadania i mówienia, co mają robić, a inni robią, i to jest całkiem dobry deal. To ja dzisiaj będę robił, ty będziesz dzisiaj dużo mówił, no bez wątpienia. Mam nadzieję, że dzisiaj poćwiczymy razem. Nie, no tak, taki jest zamiar. Tak jest, także zostańcie z nami do końca, my grzejemy się, zaczynamy i lecimy z materiałem. Dobrze, ja dziś oddaję się w ręce Pawła, jeśli chodzi o trening grzbietu. No i twoja propozycja? Co? Tak, myślę, że najrozsądniejszym będzie, jeśli mamy cały grzbiet przelecieć, bo to jest kawał partii. Chyba u ciebie. Bardziej ciebie. Ile ty ważysz teraz? 118-200 dziś rano. No to mamy dużą różnicę. Jest. Nie, miał jest już poniżej 100, ale nie powiedziałbym, nie powiedziałbym. Ale... Wiesz, coś tam się trzyma, nie najgorzej. Na plaży jest okej, ale dobrze, że tej plaży jeszcze nie ma. Natomiast wiesz co, jeśli mamy ten grzbiet zrobić, to myślę, że podzielimy sobie go na klasycznie czworoboczny najszerszy. Mhm. Trochę pokażemy, jak te ruchy można dobrać, żeby targetować pracę właśnie w tych rejonach. Mhm. Można się w sumie tą biomechaniką trochę pobawić. Myślę, że to będzie ciekawy aspekt. I myślę, że do tego można sobie jeszcze rekreacyjne jakieś tylne barki dodać. Okay, bo w sumie on to się fajnie łączy w samych ruchach przyciągających. Mhm. I można ciekawie tą pracę kątową pokazać. Świetnie. No i w sumie tu będzie co robić. Bo więcej nie ma co dodawać, bo tu i tak tych ćwiczeń kilka wejdzie, tej objętości się trochę zrobi. Mhm. Czyli mówisz, dzielisz sobie trening grzbietu na mięśnie najszersze i czworoboczne? Tak, wiesz co, ale ja też ogólnie... jakiś podział typu szerokość i grubość wchodzi w wiesz grę? Wiesz co, bardziej jeśli tak na obszarach dzielę, to czworoboczny raczej tutaj traktuję całościowo, mimo tego, że oczywiście mamy tutaj części górną, środkową, dolną, tak. Ale raczej traktuję go jako jeden obszar, po prostu dzieląc te ruchy w dwóch, trzech w zasadzie płaszczyznach pracy. Mhm. Tym bardziej, że jest to mały mięsień, tak? Mhm. Najszerszy w sumie też jest małym mięsień, jest obszarowo duży, ale te centymetry sześcienne, które on obejmuje, tak naprawdę są mniejsze niż mięsień naramienny, tak? A to jest ciekawostka, myślę, tak, o której nie wiedziałem. Także no ciekawe. Tak, wiesz co, ja pamiętam, też się zdziwiłem, bo jak pisałem to do Wademekum Hipertrofii, gdzieś tam robiłem research dostępnych badań, które zostały robione, no to też mnie to zdziwiło, bo zawsze grzbiet traktowany był jako duża partia. Tak. I sam miałem takie pojęcie, natomiast wiesz, zasadniczo, jak spojrzysz na przykład na twój grzbiet, tak, no to w centymetrach sześciennych mamy tu grubą płachtę, tak? Ale grubość tego mięśnia jest tragicznie niska, szczególnie najszerszy, bo jeszcze czworoboczny ma trochę tej warstwy, nazwijmy to takiej głębokościowej, jakby to powiedzieć, tak? Natomiast sam obszarowo czworoboczny jest minimalnie większy od najszerszego, jeśli patrzymy na centymetry sześcienne. Najszerszy to jest tak naprawdę, no to jest płachta, tak? Tak jakbyś, nie wiem, obrus, firankę zarzucił na plece, bo jest to bardzo malutki mięsień. Natomiast jeśli chodzi o powierzchnię, to wejdę ci słowo, mięsień najszerszych grzbietu jest tym chyba największym, prawda? No nie. Największy... Generalnie wiesz, no, teoretycznie zaczyna się od samego... Tak, ale jeśli mówimy tu o centymetrach sześciennych... Mówię o długości po prostu no tego mięśnia. No to kwadratowych chyba ma największą powierzchnię, ale pod kątem sześciennych, bo tak powinniśmy mięśnie rozpatrywać, no to jest bardzo małe. Czyli pośladek będzie tutaj... Pośladkowy wielki jest największym pojedynczym mięśniem, natomiast jako grupa, no to czworogłowe są dominujące, tak? Tak, tak naprawdę drugie w kolejności, jak dobrze pamiętam, to mamy...
łydki. Łydka z mięśniem podeszwowym, to jest druga co do trzecia co do wielkości partia. Dalej i mówisz mamy brzuchatym łydki, czy ogólnie o całej ogólnie, łydce? Ogólnie, jaką partię się, jako partię się rozpatruje brzuchaty, płaszczkowate, dokładnie, razem z mięśniem podeszwowym, bo one są tu bardzo mocno strukturalnie powiązane, tak? Okay. Więc cała góra to są małe mięśnie, cały dół to są duże mięśnie, a my widzimy rozwój góry zdecydowanie mocniej, bo jest tu inna kompozycja włókien, więc dół z racji funkcjonalnej, że używamy go po prostu jako zwierzę, tak? Jako, no, w sumie istota z grona zwierząt, jakby nie patrzeć, używamy do chodzenia, więc musimy mieć tu inną kompozycję włókien, dlatego ten dół nie jest tak podatny stosunkowo na rozwój jak góra. Oczywiście czwórki, dwójki i pośladki rozwijają się, ale jakbyśmy wzięli procentowy przyrost masy w stosunku do wartości początkowej, no to zobaczymy, że klatka reaguje zajebiście, najszersze reaguje zajebiście, trójgłowe reagują zajebiście, natomiast dół nie ma takich nie tyle bezwzględnych, co do posiadanej już masy przyrostów, tak? Okay. Więc i o podziale włókien mówisz tutaj o typie włókien wolno i szybko kurczliwych, no tak? No tak, znaczy tu możemy, jeśli byśmy chcieli wejść sobie w całą typologię, to mamy 7 typów, bo mamy uprościmy, tutaj bo widzowie też nie są na tyle gdzieś tam w głębi. To dwa najprościej, szybko, wolno, tu oczywiście mamy jeszcze typy pośrednie, czyli ale tak naprawdę drugi, wytrzymałościowe i siłowe, można też tak to podzielić, to prawda? Już najprościej, tak, i w sumie większości osób to wystarczy taki podział. Dokładnie, tak? I tego się trzymajmy. Tak, i tego się trzymajmy, to jest stosunkowo najprostszy podział i wystarczający do naszych potrzeb. Okej, w porządku. No to już coś wiemy. Coś już wiemy, coś już świta. Tak, w takim razie zaczynamy po prostu trening grzbietu od? Od? Czworoboczny najszerszy, decyduj. Ja bym zaczął od najszerszego, wiesz? Okay, z uwagi na to, że z natury rzeczy większość osób, zakładam, że dużo osób będzie chciało ten trening sobie gdzieś tam spróbować. Oczywiście to jest typowo szablonowy trening, czyli trening dopasowany do nikogo. Jasne. No bo wiadomo, nie indywidualizujemy tutaj założeń. Dokładnie. Z reguły raczej w takich sytuacjach proponuję zacząć od najszerszego, bo wtedy można ograniczyć tę nadmierną pracę łopatki. W momencie, jak pracujemy ściągnięciem łopatki bez tego ruchu całego kompleksu ramienno-łopatkowego, to zawsze ten target mocniej idzie i często właśnie mamy i podbijanie w górę tej pracy, a najszerszy, co jest ciekawe, nie potrzebuje aż takiego mocnego targetowania pracy łopatki. Ja to zaraz sobie w sumie poomawiam. Jasne, bo to będzie dość ciekawe. No to przechodzimy w takim razie do ćwiczenia numer jeden, a będzie dobra. I znowu zadam Ci pytanie. Chcemy wolnymi ciężarami pomachać, czy chcemy pobawić się trochę na takim targetowaniu linek, maszyn? To ja może nietypowo pytaniem odpowiem pytaniem, na pytanie odpowiem pytaniem. Co jest lepsze w kontekście budowania masy mięśniowej i od czego warto zacząć trening, bo są też dwie szkoły. Jedna, ta starsza, mówi o tym, że na pierwszy ogień powinny iść ćwiczenia wielostawowe na wolnym ciężarze, natomiast tutaj dochodzi jeszcze kwestia stabilności, stabilizacji i zaangażowania rzeczywiście tych mięśni, które chcemy konkretnie zaatakować. I teraz pytanie, warto wiesz co, w tę stronę pójść. W zasadzie do Rzymu prowadzi wiele dróg. Zasadniczo teraz znowu z kim mamy do czynienia, tak? U Ciebie tak naprawdę przy Twoim poziomie zaawansowania to ja bym wręcz w ogóle złamał całą metodologię mówiącą o tym, że trzeba pracować na wolnym obciążeniu, bo przy pewnym poziomie masy mięśniowej Ty nie jesteś w stanie na wolnym obciążeniu, w ćwiczeniach takich nazwijmy to ciężko, mających tą możliwość bazy ciężkoatletycznej, czyli na przykład wiosła, ciągi, siady, bench press, overhead pressy, nie jesteś w stanie dobrze targetować pracy danego mięśnia, bo to jest wielostaw. Dokładnie. Wielostaw charakteryzuje się tym, że musi być dużo grup zaangażowanych, bo mamy pracę kilku starczy. To będzie cały obszar pracy barku, czy to będzie połączony z pracą stawu łokciowego i tak dalej. Tak, jak mamy biodro, to już w ogóle mamy tutaj najgrubszą możliwość angażu dużej ilości grup mięśniowych. Więc ja jestem zwolennikiem, żeby właśnie uczyć się targetować pracę na ćwiczeniach maksymalnie izolowany. Okay. I teraz oczywiście znowu padnie, no ale wielostawy powinny być podstawą. I teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego i dla kogo? Cały dlaczego czas i dla kogo? Tak, bo to jest kwestia, myślę, indywidualna. Dziś może po prostu skupimy się na zawodniku już zaawansowanym, można powiedzieć, zawodniku pro, który tą świadomość mięśniową ma już na, powiedzmy, wystarczająco dużym poziomie, aby rzeczywiście potrafił skupić się i stargetować ten ruch na właściwym miejscu. A druga sprawa, często mówi się w kontekście wydatku energetycznego, że wielostawy będą dużo wielostawy na wolnym ciężarze, tak? No bo wielostaw możemy i na maszynie zrobić, jak mamy spełnione zasady pracy wielostawów, tak? To sama nazwa wskazuje. Dokładnie. Więc w tej sytuacji tak naprawdę jest większy wydatek energetyczny, gdy mam ten wolny ciężar, tak? Ale z drugiej strony trening nie interesuje nas pod kątem wydatku energetycznego. Trening to ma być bodziec.
drugiej strony z kolei, jeśli cały czas mielibyśmy ten trening ukierunkowywać pode mnie, czyli osobę na 5 tygodni przed startem, to trening jest świetnym narzędziem do kreowania deficytu, w związku z czym im więcej kalorii tutaj i energii stracimy na treningu. Tak, ale wiesz, że te różnice nie są wbrew pozorom duże? One naprawdę sięgają kilku procent, więc w kontekście na przykład, powiedzmy, masz, nie wiem, 2,5-3 tysiące kalorii, tak strzelam totalnie wartość, ciebie Radek dalej prowadzi? Tak. No to Radek nie lubi głodzić jeszcze, jak nie są przed samymi zawodami, więc się twierdzić, że masz żarcie całkiem sporo. Więc w tej sytuacji tak naprawdę te różnice nie będą aż tak diametralnie duże. A druga sprawa, jeśli chcesz wyrównać ten bilans energetyczny, to zawsze możesz dodać dodatkową serię, zwiększyć objętość treningu i tak naprawdę wyrównasz to, tak? A z drugiej strony łatwiej jest właśnie, tak jak mówiliśmy, targetować mięsień, łatwiej jest utrzymać stabilną pozycję w ćwiczeniach, w których nie będziemy pracować w ruchach wolnych, tak, z wolnym obciążeniem, więc w tym momencie tak naprawdę też możemy mieć korzyści. A co do rozwoju masy mięśniowej, bo to często się mówi, bo bez, nie wiem, ciężkich wioseł nie zbudujesz masy mięśniowej. No ale jeśli znamy całą ścieżkę hipertrofii, no to wiemy, że podstawowym faktorem jest wywołanie napięcia mechanicznego. Tak. Napięcie mechaniczne to jest nic innego jak odpowiedź, inaczej, odczuwanie generowanej siły, która daje owe napięcie na włóknie mięśniowym, czyli tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, ile pracy wykona włókno mięśniowe, ile siły wygeneruje i jakie napięcie mechaniczne te włókno odbierze w stosunku do wykonanej pracy, wygenerowanej siły. I tak w tym jest. Momencie, czy możemy tą samą siłę wygenerować przykładowo w pracy, nie wiem, ściągając jakąś linkę, a wyciskając albo nie, no przyciągając sztangę, żeby była analogia, no tak oczywiście, samo. Że tak. Możemy wygenerować siłę, tylko mamy inny ruch, ale twoje ciało nie rozumie, jakie ty masz źródło oporu, nie rozumie, co ty trzymasz w ręku, liczy się, żeby zgadzał się wektor siły i zgadzała się wartość oporu, którą ma włókno przezwyciężyć. Dokładnie. Więc nie ma tak naprawdę znaczenia, czy ty dźwigniesz wiosło, czy ty przyciągniesz linkę, czy ty zrobisz tam cokolwiek innego, żebyś tylko wytargetował mięsień. A z drugiej strony, jeśli nawalisz na sztangę, powiedzmy, nie wiem, 150 kg w wiośle, no to śmiem twierdzić, że uda ci się zachować technikę w pierwszym ruchu, drugim, trzecim, a kolejne to będzie tak naprawdę oby w górę. Więc automatycznie wartość napięcia na mięsień docelowy, czyli tu najszerszy na przykład, będzie ci spadała. Dlaczego? Bo będziesz robił wyprostawie biodrowe. Tak jest. Więc wbrew pozorom możesz mieć minus dla hipertrofii, w stosunku do ruchu, w którym ty się oprzesz o ławkę, przyciągniesz jakąś linkę, przyciągniesz no cokolwiek na maszynie, tak? Dokładnie. I w tym momencie ty jesteś w stanie lepiej wytargetować pracę na to, co chcesz. Dlatego ja jestem. I to jest szczególnie ważne w przypadku zawodników, którzy muszą już celować gdzieś tam, powiedzmy, docelowo w tą, bądź tą partię, w walce o odpowiednie proporcje i odpowiednią sylwetkę i na scenie. Ci, że właśnie a dziś fajnie robimy trening grzbietu zawodnika pro, więc zaczynamy, bo się rozgadaliśmy. Dobra, jak lecimy zwykle. Zestaw, który lubię akurat. Wytargetujemy sobie górę, wytargetujemy sobie dół i zróbmy to na linkach. Zrobimy najpierw przyciąganie linek, tu sobie pobieramy kąty, a później zrobimy ćwiczenie, które jest mało znane w Polsce, ale gdzieś tam się wkrada powoli, czyli pull arandy na tą lędźwiową część najszerszego. Okay. Zresztą sobie sam stosujesz, które mocno popatrzysz, popularyzujesz chyba ostatnio gdzieś tam na Instagramie. Tak. Pojawiły się filmiki i już mnóstwo ludzi oznacza cię właśnie w tym ćwiczeniu. Znaczy, wiesz co, tak, bardzo mnie to cieszy, no, bo fajnie, zaczynają ludzie rozumieć pracę, a ja ostatnio tą biomechanikę staram się naprawdę mocno zgłębić, a co ciekawe, nawet na świecie tych materiałów nie ma dużo, bo biomechanika jako w treningu motorycznym, biomechanika w treningu rehabilitacyjnym to jest oczywiście pożądane, bo na to są budżety. A biomechanika w treningu hipertroficznym tak naprawdę do ostatnich lat mało kogo interesowała, bo w sumie z tego nikt nie miał kasy, nie było to przydatne medycznie w żaden sposób, a dopiero teraz zaczynamy rozumieć, że trening hipertroficzny może na przykład zapobiegać wcześnemu starzeniu się, etc., etc., tak? Tak dopiero jest popularyzacja, materiałów jest zero, więc tak naprawdę, żeby to porozkminiać, to powiem ci, że ja codziennie siedzę, szperam, szukam. Książki chyba wszystkie dostępne mam na polskim rynku i w nich jest trochę więcej niż zero jedynie. No i umówmy się też, jesteś autorem książki. No ale nie aczkolwiek trochę tej biomechaniki tam na pewno. Malutko jest. Wiesz co, tam głównie się skupiłem na fizjologii, a teraz stwierdziłem, że po prostu sobie się pobawię trochę bardziej tą biomechaniką, bo co z tego, że wyliczymy świetnie objętości, dawki bodźca, bo większość osób nie będziemy wiedzieli, jak wykonać prawidłowy ruch. Więc tak naprawdę cała ta wiedza fizjologiczna, można sobie wtedy ją wsadzić w pewną część to ciała. Musi iść w parze, po prostu. Musi, dobra. Musi. Dobra, to teraz, tak, tu jest zajęte, to musimy chyba poczekać. Dobra, to ruszamy. Zaczniemy sobie od przyciągania linek. Zasadniczo w najszerszym wydzielimy sobie dwa obszary. Wydzielimy sobie obszar górny, czyli ten piersiowy, tak?
i obszar dolny lędźwiowy. Podzielimy go, połączymy go z miedniczym, bo on i tak pracuje w zasadzie bardzo mocno niezależnie. Więc w tym momencie zrobimy sobie ruchy przyciągania, prostowania ramienia, czyli tutaj będzie głównie angażowany obszar górny, czyli można powiedzieć, pracujemy nad tą piersiową górną częścią. Ty pierwszy, ja pierwszy. Możesz zacząć. Dobra, ja się to ja sobie wrzucę. Więc w tym momencie idą ruchy przy ciele, wąskie ruchy do pełnego aktywnego romu i lecimy. Zasadniczo tak naprawdę to jest ruch, który robisz w wiosłowaniu, bo się niczym totalnie nie różni oprócz tego, że mamy opartą pozycję. Widzę, że jakby nie zwracasz szczególnej uwagi na to, by jakoś wydłużyć fazę ekscentryczną, czy tempo nie. Generalnie nie ma dla ciebie znaczenia? Nie, ja totalnie nie wierzę w tempo. Wiesz co, ale to też wskazują badania, że specjalne zwalnianie tempa, które nawet ty... Nawet w tym ruchu ekscentrycznym? Wiesz co, zasadniczo zasada jest prosta, tak jak to wszystkie dostępne dane potwierdziły. Tempo ma być dopasowane do zachowania pewnej odpowiedniej techniki, tak? Mhm. Czyli faza koncentryczna, faza właściwa, ma być wykonana dynamicznie, jak najszybciej jesteś w stanie, bo wtedy generujesz najwięcej siły z racji przyłączenia mózgów poprzecznych w białkach mięśniowych, w sarkomerach. Natomiast jeśli chodzi o fazę ekscentryczną, ma być kontrolowana. Więc wiesz, dopóki ciężar jest mały, dopóki masz zajebiście stabilne ćwiczenie, bo to jest w mojej ocenie chyba najbardziej możliwa stabilna opcja ćwiczenia, no to tak naprawdę nie ma możliwości, żeby mi coś wyrwało się, tak? Jasne. W momencie, jak ciężar dojdzie, no to wiadomo, troszkę zwolnić, żeby nie było tego pociągnięcia za mocnego, ale zasadniczo zwalnianie tempa, na które ty celowo robisz, nie ma przełożenia, a wręcz może znacząco obniżyć możliwość rekrutacji jednostek wysokoprogowych. Czyli te wszystkie metody, gdzie bardzo wolno przyciągasz, bardzo wolno wypuszczasz, tak naprawdę mogą działać na niekorzyść. Okej, natomiast jest to, tak często. Czy inaczej, praca, cięższa praca, jaką nasze włókna muszą wykonać poprzez tak, zwolnienie tempa, prawda? No tak, ale ciężka praca nie musi znaczyć pracy efektywnej. Bo w tym momencie, jeśli na przykład masz pulę jednostek motorycznych, to jeśli zwolnisz ruch, to organizm blokuje, najprościej mówiąc, rekrutację jednostek wysokiego progu, czyli tych, które obsługują włókna siłowe. Czyli w tym momencie ty pracujesz na poziomach włókien niskiego, średniego i zahaczasz o wysoki próg, a może się okazać, że wykonasz zajebiście ciężką pracę, męczącą, a nie dojdziesz do rekrutacji jednostek najwyższego progu. Czyli tak naprawdę masz dużo gorszy efekt. Okej, czyli żeby zarekrutować te jednostki motoryczne wysokoprogowe, dobrze jest zrobić dynamiczny ruch, tak? Dynamiczny, oczywiście. Więc nie wiesz, że ma być... w przypadku wyciskania na klatkę, jak ja sobie dwie pierwsze serie robię takie naprawdę na dużej dynamice, właśnie po to, żeby zrekrutować jednostki motoryczne do tego, aby w każdej kolejnej serii wykorzystać ich większy potencjał. Jasne. Ma to sens, i cały tak? czas to ma być, żeby też wiesz, nie było to typowa, wiesz, dynamika no, oparta, jasne. Że ty chcesz niemalże wyrzucić tą sztangę, ale ma być to kontrolowana dynamika. Okay. Czyli jak najszybciej przy pełnej kontroli. I to akurat wskazuje, wiesz, cała dostępna wiedza, że to ma największy sens. Wiesz, to będzie ci potęgowało objętość pracy, bo nie męczysz się na wolnych ruchach, jesteś w stanie wykonać więcej powtórzeń tym samym ciężarem i to, co wynika właśnie z lepszej rekrutacji jednostek. Więc plusy praktycznie wszystkie są za tym. Wiesz, a często się promuje metody zwalniania, bo subiektywnie odczuwasz większą pracę. Tak jest. Ale ta większa praca jest związana z tym, że na przykład wykorzystałeś, strzelam, 80-90% potencjału mięśnia, zamęczyłeś włókna, a nie jesteś w stanie zrekrutować kolejnych. Okay. Czyli się zmęczyłeś, bo możesz wykonać tej pracy mniej, bo odebrałeś sobie ileś jednostek mogących dać ci potencjał siłowy. Dwa, będziesz odczuwał większą bolesność, bo zmusiłeś też włókna niskiego progu do pracy, której one normalnie by nie wykonywały. Czyli po prostu zawaliłeś włókna wytrzymałościowe, zmuszając je do maksymalnej pracy siłowej przez długi czas, więc automatycznie będziesz odczuwał też większą bolesność. To nie ma przełożenia na efekty, tak? I myślę, że zaskoczyłeś teraz tym... 90% osób no, trochę oglądających na nasz materiał, nie? Na pewno, bo o tym jeszcze tempie nadal się mówi. Dzisiaj zaskoczysz. Zobaczymy. Wiesz co, bo rzeczywiście tak się mówiło i sam tak kiedyś sądziłem, ale wiesz, jak zagłębiasz się w fizjologiczne aspekty... No to są no fascynujące to... procesy, które zachodzą podczas wykonywania ćwiczeń. To, tak jak już wspomniałeś... Tak. A w treningu jest dużo, bo ja czuję, bo mi się wydaje, a tak naprawdę to jest, dla mnie to jest największa zguba, jaka może być. Bo większość osób nie zdaje sobie sprawy tego,
że im się wydaje, że czują. Tak samo na przykład, nie wiem, przysiad sumo jest lepszy na pośladki, bo się wydaje, że pracuje bardziej. No nie. Tak samo maszyny, nie wiem, odwodzące w siedzeniu, to w ogóle nie ma pracy pośladka. Każdy mówi, że pośladek boli. Dlaczego? Bo jest napięcie w gruszkowatym, które emanuje bólem na większość środkowej sfery pośladka. I wszyscy napieprzają. A praca pośladka jest tam na poziomie 10-15% tak naprawdę. Czyli można to sprowadzić do prawie w ogóle. Dlatego no, subiektywnie odczuwać trening jest ciężko, jak nie ma podstaw. Tak samo jak przy grzbiecie na przykład, to ściąganie łopatki. Wydaje ci się, jak ściągniesz łopatkę, że tu masz wtedy zajebiście mocno napięte i praca jest większa, będziesz odczuwał bolesność. Ale tu tak naprawdę mamy tylko ścięgno najszerszego i ty będziesz czuł tą pracę, a zaburzasz rytm kamienno-łopatkowy i możesz mniej wykonać pracę w górnych i dolnych sferach, tak? Środkowych bardziej, nazwijmy to. No okej. No tak, zdecydowanie, jeśli wydłużylibyśmy czas trwania tego ruchu, tak jak mówiłeś, zrobilibyśmy wtedy wówczas mniej powtórzeń. No i trening byłby mniej efektywny. I to się tuczy też, zahaczy tutaj o temat przerw między seriami. Aha. Jest jakaś ogólna zasada, która mówi, stary, masz odpoczywać tyle i tyle? Oczywiście, że nie. Wiesz teraz co, pytanie, raczej nie mniej niż. Nie mniej niż, dokładnie. Bo lepiej odpocząć dłużej i wykonać tę serię na większej ilości efektywnych ruchów. Wygenerujesz więcej siły. Tak, niż po prostu skrócić przerwę i zrobić ich mniej, nie? I tyle. No to jest logiczne. To jest tak zajebiście logiczne, że wiesz, te metody, kiedyś się to mówiło, ja pamiętam jeszcze jak ja zaczynałem, że wtedy nie możesz pozwolić, żeby krew odpłynęła do mięśni, tak? No ale odpłynęła z mięśni, to się tak nazywało. I że musisz pracować na tym zmęczeniu, ale wtedy nie zregenerujesz się, nie pójdzie z centralnego układu odpowiedni sygnał pobudzający włókna do pracy, do skurczu, więc automatycznie też nie zrekrutujesz ich, albo zrekrutujesz, ale z niższą częstotliwością wyładowań nerwowych, czyli w tym momencie będą one skurcz generowały co większą odległość czasu, więc ta siła będzie mniejsza. Więc zasadniczo przerwy, ja pamiętam jak kiedyś Radek to powiedział, ja te słowa zajebiście pamiętam, jak mi to tłumaczył już parę lat temu, że trening na masie to ma być taki telefon w ręku, jak sobie przypomnisz, to idziesz robić kolejną serię, czyli taki, jak on to powiedział, taki, kurde, słowa zapomniałem, ogólnie taki lazy, tak? I po prostu sobie siedzisz, za 5 minut kolejna seria i będę, jak on mi to powiedział, wiesz co, Paweł, ja nie wiem, jak to wytłumaczyć dokładnie, ale to na pewno działa, bo jest też logiczne. Ja jak pamiętam, już pisałem książkę, to do niego zadzwoniłem, mówię, ty Radek, czy ja wtedy przyjechałem do niego, mówię, kurwa, ty mi to kiedyś mówiłeś, ja już mam na to wytłumaczenie, ale to jest zajebiście sensowne, nie? Tak samo z częstotliwością treningową. Dokładnie. I to się tak naprawdę sprawdza. Czyli trenuj tak często, na ile jesteś w stanie się regenerować. Tak. Bo wiesz, tak naprawdę po którejś serii, jak wykonasz, na przykład, nie wiem, dobra, zróbmy 10 serii przysiadów. Po piątej serii ciężar będzie ci już leciał znacząco w dół, no bo będziesz zmęczony. To lepiej jest wykonać 5 serii na jednym treningu, 5 na drugim, czy 10 na jednym? Zasadniczo lepiej 5 i 5, bo łączna ilość podniesionego ciężaru będzie większa. Nie można pomijać tego, że no ciężar będzie tu kluczowy. Bo teraz się patrzy, że tonaż treningowy nie ma sensu. Coraz więcej jest takich teorii, ale on zawsze jest sensowny. Bo gdyby tonaż nie miał sensu, no to co za różnica, czy ty na przykład, nie wiem, rok temu powiedzmy, wyciskałeś 5 powtórzeń na ławie do upadku setką, a na przykład teraz wyciśniesz, 5 serii po 10 powtórzeń setką, a na przykład teraz wyciśniesz 5 serii po 10 powtórzeń 120. No gdyby tonaż nie miał sensu, to nie zrobiłeś żadnego progresu. Oczywiście. No ale zasadniczo, nawet logicznie patrząc, w tej samej jednostce czasu, w tej samej gęstości czasu zrobiłeś o, strzelam, 20% więcej, tak? Tak, 20%. No dokładnie. No to nie może to być ten sam efekt na mięśnie, tak? Więc zasadniczo, jeśli podzielimy częstotliwość, dlatego ja pamiętam, jak teraz rozpisałem Adrianowi trening, mówi, kurwa, to ja mam plecy robić 4 razy w tygodniu, ja mówię, na razie 4, przejdziemy do 5 zaraz, tak? I jest codziennie, pamiętam, jak pracowaliśmy, dół najszerszego i barki leciały 4 razy w tygodniu, nie? I mówię, ty, no rzeczywiście, robię te parę serii, ruch dopracowuję, bo nie ma po na przykład którejś serii spadku techniki, bo jesteś zmęczony, tylko robisz maksymalnie dużo serii w przeciągu tygodnia na zajebiście dopracowanej technice, czyli no efektywnej pracy, tak? Tak. Więc dlatego ja się lubię bawić właśnie częstotliwością, nie kombinować z tempem. Chyba się sprawdza. Trochę mocniej zagnij łokieć, żeby linia ciężaru i linia przedramienia była jedna. Dobra. To wtedy też wykluczasz triceps z pracy. Bo przy większym kącie rozwarcia on może się angażować, głowa długa. Która jest odpowiedzialna za prostowanie ramienia właśnie, nie? No, dokładnie. No, tak samo jak najszerszy. Tak jest.
tym, że najświetlej jeszcze rotuje i przywodzi, nie? Tak, ale wiesz co, hipertroficznie te funkcje mają dużo mniejsze znaczenie. I też ostatnio, wiesz co zrobimy? O tak, sobie zrobimy i zrobimy jednorącz. Mi się w sumie ciężar skończył. Dobra. Zrobimy z dwie serii jednorącz. Tak samo jak ostatnio tłumaczyłem właśnie na treningu pośladku, bo tu jest najwięcej mitów, gdzie na przykład podczas treningu usilnie próbujemy, oprócz wyprostu stawu biodrowego, zrobić rotację, no bo większa praca. Ale jak włókna, na przykład góry, zaczynają uczestniczyć w ruchu rotacyjnym, no to z logiki i z praktyki to wynika i tak naprawdę potwierdzają to wszelkie dostępne badania. W tym momencie one nie mogą uczestniczyć w wyproście stawu biodrowego, bo są zaangażowane w ruch odwiedzenia. No to zyskujemy czy tracimy? No zasadniczo tracimy, bo wykorzystujemy włókna do dużo mniej znaczącej hipertroficznie funkcji i tracimy ich możliwość zaangażowania do funkcji, która nas interesuje, czyli wyprost stawu biodrowego. Więc znowu, subiektywnie czujemy dużo większą pracę, bo cały czas jest to takie napięcie z racji izometrii odwiedzenia, a zajebiście mocno schodzi nam możliwość generowania pracy w wyproście. Tak? Czyli głównej funkcji mięśnia pośladkowego wielkiego i stąd właśnie używanie minibandów na kolanach nie ma większego nie sensu. Ma. Strasznie się dużo osób na mnie obraziło, jak zacząłem to gdzieś tam mocno o tym pisać, to wiem, że paru trenerek gdzieś tam zaczęło jebać po tym, że gdzieś tam wykluczam ich pracę. Ja mówię, kurczę, ale ja nikogo nie atakuję. Ja wiesz, nie wielu z tych osób produkuje takie gumy. No tak, to tak, nie tak. Znaczy, że nie można ich wykorzystać w inny sposób, nie, jakaś kwestia aktywacji, wiadomo. Wczoraj nagrywaliśmy z Łukaszem Zimnym, z moim kumplem, który właśnie zajmuje się treningiem medycznym, aktywację do trzeciego wademekum pośladków i co śmieszne, pokazywał na mnie, gdzie ja wziąłem te gumy i pracowałem na nich, nie? I od razu mówię, dobra, to musimy wyjaśnić, dlaczego przed chwilą jebałem po tych gumach, a teraz je stosuję, tak? No bo oczywiście one mają sens, tak, ale zależy kiedy. Tak, tak, no dokładnie. Bo niestety, ale próbujemy wykorzystać maksimum dużo funkcji naraz i w tym momencie tak naprawdę, jeśli pracujesz nad wszystkim, to nie pracujesz błędem, optymalnie tak, nad niczym. Dokładnie. Tak samo na przykład przy grzbiecie, tak? Że próbujemy jeszcze dodatkowo robić rotację, a odbieramy właściwy ruch. Bez sensu, skupiasz się na jednym, najważniejszym ruchu i go robisz. Dzisiaj zrobimy trening. Mówimy wiele o funkcjach, teraz akurat w tym przypadku mięśnia najszerszego. Czy tutaj obu oczywiście również pracują? Pracują i to pracują mocno. Tak. A powiedz mi, wiesz co? Dlatego jak zobaczymy, bo jak przejdziesz z kamerą, to pokażemy to. Będziemy się ciekawe. O, to jest maksymalny. Zobaczycie, to jest około 120 stopni, niemalże idealnie się wcelowałeś. To jest maksymalny moment mięśniowy, w którym najszerszy generuje siłę. Jakbyśmy wyciągali dalej ruch, najszerszy praktycznie nie ma tu możliwości generowania siły i cała praca jest na obłon. Okay. Dlatego czyli nie ma sensu tego ruchu wydłużać? Tak samo jak o stąd ściąganie, bez sensu. Mamy obły większy i dopiero najszerszy. Dopiero najszerszy. Okay. Więc obły pracują, wiesz, nie da się wykluczyć czyli pracować pracy w pełnym zakresie, ale mięśnia, które chcemy angażować. Dokładnie, dlatego jest, ja to lubię dzielić na full rom dla mięśnia i full rom dla ruchu. I na przykład w przypadku podciągań, ściągań, no to teraz trzeba zadać pytanie, co jest naszym celem. I na przykład, nie wiem, w Twoim przypadku większość ruchu powinieneś robić w full romie dla mięśnia, ale znowu przy Twojej masie, żeby zachować zdrowie barków, no to musisz też czasami zrobić full rom dla ruchu do pełnego wyprostu, tak? Ale zasadniczo pod kątem hipertroficznym liczy się full rom dla mięśnia. A dobrze, dalej, jeśli będziesz pracował tylko w full romach dla ruchu, to może być sytuacja, że inicjując ruch z samej góry, zaczynasz go od zgięcia w stawie łokciowym, angażuje ci się obu i na przykład do tego momentu przyciągasz samymi mięśniami inicjującymi. Czyli możesz najszerszy jeszcze gorzej zaangażować. Tak. A dalej jeszcze można na aktywnym romie pracować i w przypadku, żeby teraz tu nie pomylić stopni i procentów, natomiast tak, pełny angaż zaczyna się przy 120, kończy przy pozycji wyprostowanej, ale na przykład największy punkt szczytowy momentu siły mięśniowej zaczyna się na 90 do 45. Czyli na przykład to pokazuje, że w przypadku wioseł, jak się sobie zrobić ciężko, to spokojnie te 90 stopni możemy osiągać. Nie? Okay. Czyli mamy full rom dla ruchu, dla ruchu w stawie, full rom dla mięśnia i aktywny, najsilniejszy rom dla mięśnia. I jestem, ja lubię sobie w treningach się właśnie tym bawić. I manipulować sobie. Okej. Okay. Nie wiem w sumie w zasadzie, w jakim tutaj przedziale ruchów pracujemy i na ile jest to istotne w kontekście budowania masy mięśniowej. Jeśli chodzi o dość do upadku. To blisko upadku, tak? Bo no do właśnie, upadku to jest kluczowe. Bo upadek mięśniowy
Często generalnie wydaje nam się, że jesteśmy blisko upadku, a tak naprawdę to mamy jeszcze spory zapas, nie? Bo to jest też subiektywne takie odczucie, nie? Tak, no wiesz, jeśli intensywność wysiłku podana czy to w RPI, czy w RIR-ach lepiej, w kulturystyce, czy tam w hipertrofii, no to jest subiektywne. Jak coś jest subiektywne, to jest ciężko policzalne. Dokładnie. No ale zasadniczo, wiesz, dochodzenie do upadku nie ma większego sensu, bo nasilamy zmęczenie w stosunku do zysku. Ale znowu, w przypadku ciebie, zbytnie trzymanie się daleko od upadku, kiedy ty już wiesz, genetyczne możliwości zamknęłeś dawno i tak naprawdę już jesteś high level. Nie przyniesie no zamierzonych efektów. Znaczy właśnie ty powinieneś bliżej upadku albo do upadku pracować. Dokładnie. Niż ale w przypadku daleko od upadku. Ja już mogę sobie się trochę oddalić, bo gdzieś tam mój poziom jest sportowo dużo niższy, tak? A osoba początkująca w ogóle powinna zachowywać taki dystans, chyba że to wiesz, czy mamy upadek techniczny, tak? Tak jest. Czyli teoretycznie jesteśmy w stanie dojść do upadku w tym ćwiczeniu najszerszego, a dalej pracować. Dlaczego? Tak, bo raptem sobie zwiększę kąt mimochodem, i już nie kontrolując, tam i czworobocznym tricepsem, czy tam tyłem naramiennego. Tak jest. Przy ławie to często widać. Pracujesz w płatnym kącie i w którymś momencie i nagle się. Tak? Tak jest. I tak. Tak, bo klatka nie daje rady, szczególnie, że to jest mięsień wytrzymałościowo dość słaby, szczególnie widać to w dużych zakresach ruchu, gdzie klatka często traci już możliwość generowania siły i automatycznie co? Mocny przód naramiennego, mocny trójgłowy, tak jest. Zamykamy tak pozycję. Tak, kompensacja, cały czas jesteś w stanie robić, ale to już nie to, co tak, ale upadek już został osiągnięty, który chcieliśmy. Więc no dlatego gdzieś tam, wiesz, doszedłem do tego, że oczywiście fizjologia jest zajebista, ale dopóki ta biomechanika nie jest zachowana na poziomie co najmniej poprawnym, co u większości ludzi ma sens, to wtedy z tej fizjologii też niewiele wyciągniesz. No nadal, dokładnie, zrobisz 10 serii, ale z tych 10 serii tylko 5 będzie targetowane tam, gdzie chcesz, a 5 będzie coś tam zrobiłem, zmęczyłem się, jest zajebiście, tak? I nie wiem, czemu bark boli. Okej, można powiedzieć, że to ćwiczenie mamy wykonane? No, wykonane. To jest bardzo fajne ćwiczenie właśnie. Jeśli ktoś sobie chce targetować tą górę, tę piersiową część najszerszego grzbietu, no to tutaj tak naprawdę mamy możliwość wykluczenia wszystkich niepotrzebnych, znaczy niepotrzebnych, niechcianych, nadangażowanych mięśni. Okay. Dlatego ja tak lubię to ćwiczenie i już się śmieją tak, że niedługo przyniosę trening na linkach. No ale zasadniczo, jeśli coś daje efekt, daje nam możliwość tej targetowania pracy, to dlaczego z tego zrezygnować, no tak? Jasne, oczywiście, że tak. Bo kiedyś była taka mityczna moda na to, że nie wiem, czy ty pamiętasz te czasy, kiedy tak szczycono się takim życiem ascety, że ten kulturysta musi, wiesz, tak jak kiedyś to było, pamiętam, na przykładzie Doriana pokazywane, że on w ciągu swojej kariery chyba tylko sam powiedział, że 3 albo 4 razy spóźnił się z posiłkiem, że te treningi były dokładnie zaplanowane, kiedy, co i tak dalej. Daleki jestem od tego. Cały czas, wiesz, no wszystko wszystkim, natomiast nie zapominajmy, że życie toczy się no tak. wokół, nie? Jeśli skupimy się tylko na tej kulturystyce, czy to będzie jakakolwiek inna pasja. A coś się wydarzy? To co, życie się kończy dla ciebie? Świat się kończy? No, znaczy kiedyś wiesz, tak no, podchodziłem do sprawy. Ja byłem fanatykiem piłki nożnej. Ja potrafię mojej mamie powiedzieć, że jakbym miał wypadek i nie wiem, jeździłbym na wózku, to bym się zabił. No takie ale to do tego dąży, bo zobacz, jeśli fokusujesz się na tą kulturystykę, przyjmij kulturystykę, tak, no bo nie będziemy o piłce nożnej mówić, ale tak. to się tyczy każdej dyscypliny i nagle coś się stanie, no kurczę, pociągnij, naderwiesz się, tysiąc rzeczy, tak? Przecież ja mam zerwane dwa mięśnie czworogłowego, poślizgnąłem się na schodach, a miałem takie przeciążenia, wtedy byłem jeszcze w okresie, gdzie miałem powiedzmy takie szczyty swojej masy, ważyłem 106-108 kg, było mnie dużo więcej, tak? Wtedy jeszcze z Radkiem nie pracowaliśmy, ale jeszcze gdzieś tam tą taką formę trzymałem, nazwijmy to, że coś by z tego jeszcze było, jakbym się spiął i nie lubił pizzy i alkoholu, tak? Natomiast co, no zerwane obszerny boczny i przyśrodkowy. Więc zasadniczo to, że ja chodzę i mam pełny zakres ruchu, tak, o tu widać, cała blizna, to o tą nogę dziargam. Muszę to przykryć, bo ta rzepka dalej jest niestabilna. No to w tym momencie no, tragedia. Szczególnie, że ja na przykład jak jeszcze startowałem, miałem, moją główną partią były nogi. Ja zawsze miałem kawał tej nogi, dobrze dociętej, jeszcze nawet teraz gdzieś tam prążki się przebijają, mimo że daleko mi od jakiejkolwiek formy, już nawet nie mówię startuję, jakiejkolwiek. Natomiast, no to co, wtedy była kurwa tragedia, tak? No i co ja mam robić? No jasne, skupmy się, róbmy wszystko, żeby zrobić to jak najlepiej, podchodzę jakby profesjonalnie do sprawy, ale nigdy nie ma 100% albo nic. Czegoś takiego nie ma. Nie. To jest co dalej? Co dalej? Wiesz co, spróbuję sobie te pularandy. Tak jak mówiłeś, że ostatnio te ćwiczenia pimpuję, ale jeśli coś jest dobre, to róbmy je. Zrobimy pularandy teraz na tą lędźwiową, niższą część, czyli musimy trochę bardziej... jeszcze ciężar. Troszkę bardziej wyciągnąć ten ruch, czyli pociągniemy go z tej pozycji, tak? Bo jeśli wiemy, że tutaj najszerszy już się nie rozciąga,
bo przy tym traci aktywny rom, ale lędźwiowa część z racji ułożenia włókien pod kątem jest w stanie rozciągnąć się, tutaj akurat muszę pomóc ręką, dzięki temu blokujemy możliwość zaangażowania mięśnia piersiowego. Tu tak jakbyś chciał środek bicepsa aż do obojczyka i tu lecisz po całej ścianie żeber, tak jakbyś chciał iść po obrębie klatki piersiowej. A rotuje w gruncie rzeczy się? Cały? Nie, okej. Okay. Znaczy mi troszeczkę tam się rotowało, a to wynika gdzieś tam, że ostatnio mnie pospinało i ta mobilność jest słabsza. I tu, tak jakbyś leciał po żebrach, pod ścianie żeber. I mamy tu pełne, najlepszy moment mięśniowy dla włókien tych właśnie zlokalizowanych o tu na dole, w lędźwiowej części, czyli tej dolnej. I co ciekawe, w tym ruchu im większa masa mięśniowa, tym ciężej wykonać. A tu mam być spionizowany, lekko się odchylić, jak ustawić ogólnie miednicę, to ma znaczenie? To nie ma znaczenia. Nie. Łopatkę wyciągasz i normalnie tak jak ramię ci dochodzi, łopatka też lekko idzie w tył. Czyli pełny rytm ramienno-łopatkowy w naturalnej wersji. Czyli żadnego ściągania, tu raczej stabilnie i bez rotacji kręgosłupem. Mimo, że wydaje się, że jak wyrotujesz kręgosłup i robisz takie te dopięcia, takie przechylenia, bardziej najcięższy pracuje, bo on też będzie zginaczem kręgosłupa, ale nie dodaje to nic właściwie pozytywnego dla nas do ruchu. No, znaczy w tym ruchu, tak pierwsze podejścia ciężko jest też wyłapać, tak? Bo na przykład ty uciekasz ręką tu, ale z drugiej strony, jak masz kawał klaty, to też jest ciężko, tak? Więc tu chcemy, tak jak mamy przyłożone, nawet ja tak nie zrobię, tak? Mimo mojej dość małej masy. I tu po linii żeber, czyli tak jakbyśmy chcieli, mamy samą jakby tutaj taflę żeber, tak? I po niej sobie schodzimy ramieniem, tak? A tu do tego jeszcze obły jest. W dość niekorzystnej pozycji postawione, więc jeśli ktoś ma problem, a pokażę to na tobie, bo u ciebie ten obły jest zajebiście fajnie widać, ma problem, że ten obszar przy każdym ruchu, weź to zrób, no kurwa model anatomiczny, postawię się ciebie w biurze i będę nagrywał filmiki, jeśli ten obszar on się za bardzo angażuje, to przy tym ruchu, jeśli robimy takie wyciągnięcie, stawiamy go w zajebiście niekorzystnej pozycji, nie jest w stanie przekroczyć poziomu generowanej siły w stosunku do dolnych włókien najczęstszego. Jest to fajna alternatywa, żeby właśnie wykluczyć zbyt mocnych synergistów, a ten obu jest często mocnym synergistą. Jak tam dzieje się coś w tym obszarze? Tak, tak, tak. Wizualnie się dzieje. Odczucia też to potwierdzają. Akurat nie jestem fanem jakby opierania treningu o odczucia pracy mięśni, bo to jest zajebiście zgubne, ale jeśli mamy zachowany jakby biomechaniczną poprawność, ta praca powinna już w tym obszarze być dobra i wiemy, że gdzieś tam mamy dobry ten ruch wykonany, no to wtedy dopiero może subiektywne odczucie wchodzić jako jeden z elementów. Tu zasadniczo biomechanikę mamy zachowaną, więc teraz można się opierać na tym, co czujemy. Nigdy odwrotnie. Tak jest. I zawsze to powtarzam ludziom, szczególnie troszkę mniej doświadczonym. Mówi na przykład podopieczny, no ale ja na przykład nie czuję tego. Ale mówię, stary, biomechanicznie wszystko jest tutaj tak, jak trzeba. To, że nie czujesz, nie znaczy, że ten mięsień nie pracuje. Zobaczymy, czy poczujesz za 2-3 dni. Okazuje się, że tak. Aha. A to już czy jest jakiś tam współczynnik, który może nam powiedzieć, że rzeczywiście ten obszar przetrenowaliśmy. Wiadomo. To odczucie subiektywne można wplatać jako element, ale dopiero jak wiemy, że biomechanika jest zachowana, bo często właśnie próbuje się taką jakby nadrobić tą niewiedzę biomechaniczną, oczywiście tutaj niech każdy robi co sobie lubi, co chce, tak? Droga wolna. Nadrobić tą jakby niewiedzę ruchu, nieznajomość ruchu odczuciem. I to jest na przykład fajnie pokazać, można na przykładzie klatki, nie? Na przykład. Weźmiemy rękę i przykładowo weź ją luźno i teraz zrobimy coś takiego, ściśniemy klatkę i tak podtrzymamy sobie. Odczujesz klatkę? No jasne, nusowo. Tak. Za chwilę jak podtrzymamy w tej izometrii przez powiedzmy, nie wiem, minutę, to ty powiesz, stary, naprawdę ja w ogóle już nie mam siły. Ale teraz, czy wynika to z tego, że mięśnie wykonały skurcz, czy my zrobiliśmy kompensację na mięśnie, czyli nacisk? Równie dobrze, jeśli ja w tym momencie będę ci naciskał na mięsień, to ty też odczujesz subiektywnie, że mięsień zapracował, bo wytworzyliśmy kompensację, nacisk i mamy uszkodzenia. On będzie uszkodzony i nawet będzie bolał po treningu. No okej, a w kontekście hipertrofii oczywiście ruch ekscentryczny-koncentryczny ma zdecydowanie lepsze przełożenie na ich rozrost niż mięśnie, niż napięcie izometryczne, prawda? Wiesz co, żeby ci nawet liczbowo to wskazać,
Ekscentryka przyjmuje się, że może być nawet do półtora albo nawet więcej razy bardziej dawać większe odczucie hipertroficzne, większą inicjację hipertrofii. Natomiast izometria przyjmuje się, że około dwóch i pół razy, też to osobowo i zależnie od mięśnia, zależnie od rozciągnięcia mięśnia, możliwości rozciągliwości mięśnia, nawet do 2,5 razy może być mniej korzystna, tak? Mhm. Tylko że znowu, no to teraz wychodzi wiele jakichś opracowań i znam jakieś tam persony, które promują, że trzeba robić w takim razie trening ekscentryczny, bo trening ekscentryczny jest najlepszy. No tak, tylko pamiętajmy, że mięsień się rozwija albo w części brzuszca, albo dodawane są sarkomery szeregowo. Więc zasadniczo wszystko sprowadza się do tego, że najlepszy trening to jest nic innego jak trening ekscentryczno-koncentryczny z dodatkami izometrii, tam gdzie potrzebujemy. Nie każdy mięsień lubi izometrię. Klatka nie lubi izometrii, biceps nie lubi izometrii, bo wtedy tracimy relację długość-napięcie. Przy klatce jest to samo. Utrzymywanie na przykład skrzyżowanych linek nie ma żadnego sensu, bo tu jest totalna strata siły, krzywa siły spada. Biceps ma to samo, na przykład pośladki lubią izometrię. Dobrze, no a teraz jeszcze odnośnie tematu klatki i izometrycznego napięcia, bo widzisz się za oceanem kilku tam takich popularnych trenerów, trenujących dobrych zawodników, stosują takie techniki, że wykonują serię gdzieś tam blisko upadku, po czym dochodzi do napięcia izometrycznego i każą im utrzymywać to izometryczne napięcie przez 20-30 sekund, a to już stosują tylko tą technikę gdzieś tam blisko startu. Czy to się, myślisz, przekłada na lepszą separację mięśniową? Nie, czyli nie ma totalnie żadnego sensu. Wiesz co, nawet chyba z Radkiem miałem okazję o tym pogadać kiedyś. Tak? Chyba z Radkiem gadaliśmy na ten temat i rzeczywiście nie było nas nie przy tej znaleźliśmy. Rozmowy, więc... Tak, wydaje mi się, że gadaliśmy właśnie z Radkiem. Wiesz, nawiązuję do tematu Radka, bo tak naprawdę to jest, jak ja się śmieję, Godfather of Bodybuilding w Polsce i to się nie zmieni. Zresztą no, to jest gość, który robił rzeczy mądre, jak nikt jeszcze rzeczy mądrych nie robił, tak? Okay. Nawet jak nie było na to potwierdzenia, dlatego ja się śmieję zawsze, że jak znajduję właśnie czegoś potwierdzenie, to myślę, kurwa, a Radek to rozkminił na logikę, nie? więc często do tego wracam, bo to jest właśnie tak niesamowite, że aż śmieszne, tak? Oczywiście w pozytywnym aspekcie i znaczeniu. Natomiast wiesz co, nie ma to większego sensu, bo to jest znowu subiektywnie się odczuwa, co jest ciekawe, zobacz, że jak wykonasz trening, przykładowo, zrobisz trening na ramiennych, jesteś już na takiej dość fajnej redukcji, tkanki tłuszczowej nie ma dużo i po treningu wychodzisz, mówisz, kurwa, jaka separacja, nie? Żyły powychodzi. Dlaczego? Obszar, którym pracujesz, ma większą tendencję do tracenia wody podskórnej. Mhm. Czyli w tym momencie taki zawodnik, który jeszcze jest genetykiem, nie oszukujmy się, cała Liga Pro to są genetycy genetyków, to są kurwa naj. Dlatego ja nie jestem zwolennikiem robienia czegoś, co robią genetycy. Tak jak są popularne hasła, nie wiem, chcesz być jak Roni, rób jak Roni. To nie jak Roni, to nie jest. No nie, bo Roni był jeden, nie było Roniego drugiego, trzeciego. Tak. I rób jak Roni, jeśli będziesz Ronim, tak? Przykładowo, u ciebie progres na przestrzeni ostatnich 3 lat, no to jest w ogóle jakiś kurwa cyrk, tak? Jak to się wydarzyło? U mnie to by nie miało szansy zaistnieć nawet w połowie. Dlaczego? No bo genetycznie twoje i moje uwarunkowanie, teraz można stwierdzić, to jest kosmos. Nawet jak u mnie odstawimy alkohol i pizzę, tak? To się nie ma prawa wydarzyć, progres jaki był u ciebie. No masz gen, masz dobry gen. Prawdopodobnie to jest albo związane z całą fizjologią hormonalną, odpornością na uszkodzenia, odpornością na pracę z strony całego układu nerwowego. Najprawdopodobniej możesz mieć, na pewno masz więcej włókien mięśniowych w partiach, bo to też jest kwestia genetyki, więc tych uwarunkowań możesz mieć dużo, nie? I w tym momencie... jeszcze jeden ważny gen. Gen do zapierdalania. Zawsze to mówię. Wiesz co? To jest bo psychologia. Cały czas myślę, że mimo wszystko, jakbym się opierdalał na tych treningach, nie trzymałbym tej michy, tego wszystkiego i nie trenowałbym tak, jak trenuję, to ten mój po prostu potencjał byłby niewykorzystany. Tak, no to jest kwestia już psychologiczna, tak? Ja tego genu nie mam, bo gdzieś tam mam inne priorytety, które są ważniejsze. Ale zobacz, ilu w Polsce mieliśmy przez lata zajebiście uwarunkowanych chłopaków, którzy po prostu w pewnym momencie stwierdzili, pierdolę to. Tak, nie chcę mi się. Dużo było takich. Nie będziemy tutaj wymieniać, ale jest paru takich, co mogło aspirować naprawdę na grube wyniki, ale i to wiesz, i to nie mówiłbym, jak oni mają genu do zapierdalania, po prostu nie czuli tego i stwierdzili, pierdolę, nie chce mi się, tak? Jasne, oczywiście. Więc to też jest oczywiście. Ale wiesz, to co właśnie ale wracamy... Ale uwarunkowania genetyczne bez wątpienia. Tak, i wiesz, jak wracamy do zawodników pro, to jest też istotne to, że widzisz, oni zrobią właśnie tą izometrię, a przed zawodami ta woda, nazwijmy to, troszeczkę bardziej opuści organizm w pracującym obszarze i wydaje się, kurwa, jak ta klatka wygląda po treningu. Z drugiej strony jest szansa, że jakby tego nie robili, to może notowaliby jeszcze większy progres, ale nie ocenia się zwycięzców, tak? A inna kwestia jest taka, że tak jak ja to często lubię tłumaczyć, gen
w zależności od tego, jak dobry masz gen, tyle masz wybaczone głupot. Mhm. Więc przykład Roniego. To jak on trenował, no to jest kurwa genetyk, genetyków, to nie wiem, czy ktoś się trafił lepszy w historii świata. Może się trafił, ale po prostu gdzieś żył w jakiejś teraz irańskiej wiosce i nikt o nim nie wie, tak? Może się trafił, a może się nigdy nie trafić, nie? Dokładnie. No. Więc ten człowiek finalnie skończył, niestety jak skończył, ja pamiętam na FIBO w 2013 miałem okazję go spotkać, no to już był zniszczony, a to się pogłębia cały czas. Ale każdy inny, gdyby robił to, co Roni, z siadami, z ciężkim dźwiganiem, najprawdopodobniej by na samym początku tej kariery po roku skończył gorzej niż on, a on po prostu to wytrzymał, tak? Więc nie jestem zwolennikiem, mówię, kopiowania tego, co robią właśnie genetycy, bo tam też często się mówi, bo ile oni biorą też środków. Wbrew pozorom oni nie biorą. No wcale nie, dokładnie tak. I myślę, że jak ktoś... Trzeba sobie to jasno powiedzieć, bo niestety cały czas jakby świadomość ludzi na temat przyjmowania środków rośnie, ale cały czas jest przeświadczenie, że większy progres równa się więcej towarów. Oczywiście, są tacy, co gdzieś tam walą. Widziałem rozpiski na przykład Neil Hilla Jody dla jednej znajomej osoby i ja to miałem tego maila, widziałem przed sobą, tak zobaczyłem, co tam się dzieje, to mówię, wow, jak to przeżyje stary, to będzie dobrze, przeżył. Natomiast widziałem inne rozpiski zawodników na wysokiej klasie pro i na przykład pamiętam też z Adasiem Rębisiem patrzyliśmy, to niektórzy to jest po prostu na zasadzie takie dziubnięcie troszeczkę, że większość w Polsce to jest spojrzała na to i powiedziała, co? Terapia zastępcza, czy co to jest? No to a propos właśnie Radka, jak już o nim tak często wspominasz, to on jest odpowiedzialny jakby za wszystko, jeśli chodzi o te kwestie, to za każdym razem był w szoku, mówi, stary, naprawdę? To jest, wiesz, że on mi to rozpisuje, myśli sobie, to jest niewiarygodne, że ty na takich ilościach robisz takie progresy, nie? Ale Radek też nie jest zwolennikiem więcej. Totalnie odwrotność. No, zgadza się. Ale to nie ja o wszystkich też się sprawdza. Zdroworozsądkowe podejście. Ale wiesz, to jest to, jak reagujesz na towar, to jest też kwestia genetyki. To jest dokładnie też genetyka, tak? Dokładnie tak. Już nawet nie mówimy w kontekście, ile skutków ubocznych jesteś w stanie wytrzymać, tylko jak po dodaniu mikroilości twoja fizjologia bostowana jest, tak? Tak. Czujesz pracę obłego przy tym? Nie, trochę tam pracuję, wiadomo, ale... Ale nie jest dominujące. Nie. Właśnie tak widać, że on bardziej jest po prostu przez ruch ramienia angażowany. No, ale fajnie, czy ten szerszy. No dobra, co dalej, szefie? Dobra, to co? Ja myślę, że przejdźmy sobie na czworoboczne. Dwa rejony najszerszego zrobiliśmy. W zasadzie możemy tu kombinować jeszcze ćwiczenia, ale to nie ma sensu. Znaczy ja ostatnio, w ogóle teraz trochę targetuję sobie ten najszerszy, bo muszę go trochę rozbudować, na ile gdzieś tam dam radę, nie trzymając michy i nie robiąc nic innego pozytywnego w tą stronę. Cały czas alkohol i pizza się przebiega. Nie, no nie, alkoholu nie spożywam teraz. Okay. Jestem na detoksie. Nie, no śmieję się, nie róbmy alkoholika. No lubię sobie drineczka wypić. Trzy razy o tym powiedziałeś, to wiesz. Nie, wiesz co, bo się po prostu z tego śmieję gdzieś tam. Bardzo ale, dobrze. Teraz właśnie mam priorytet, sobie położyłem na ten najszerszy. W końcu realizuję plan, który rozpisuję. Więc to już jest sukces. To robię 4 razy w tygodniu. Więc zawsze robię 2 ćwiczenia, góra-dół, ta piersiowa i lędźwiowa część, więc też nie przesadzam, bo i tak w tygodniu wychodzi mi zasadniczo w progresji, w ostatnim tygodniu będzie około 50 serii, tak? No to robi swoje. Dobra, to teraz można czworoboczny zrobić. Wiecie co, zostańmy sobie na tych linkach. Dobra. Bawmy się tymi linkami. Dobra. Zrobimy sobie taką imitację klasycznego ruchu wiosła. Tak jakbyśmy mieli to pokazać sobie, żeby dać krótki tip. Jak to kiedyś się mówiło, prosta zmiana chwytu. Ale rzeczywiście to ma sens, bo inaczej ustawiamy kość ramienną w samym stawie, w stawie ramiennym, więc automatycznie już inaczej też będziemy prowadzić. Więc jak zobaczyliśmy nawet i sobie cofniecie wcześniej, ruchy, gdzie mieliśmy ramię tak, no to ona automatycznie dźwignia idzie nam w ten sposób. Mamy target to najszerszy, jeśli dobrze ruch poprowadzimy. Jak złapiemy wysoko w ten sposób, no to tak naprawdę mamy target na czworoboczny, górną i lekko środkową część, przepraszam, środkową i lekko dolną część i trójgłowe ramienia z małym zaangażowaniem na ramiennego. Natomiast jak ustawimy 45 stopni, to później sobie zrobimy to wiosło, to tak naprawdę mamy zajebistą dźwignię pod tylne części na ramiennego, tak? Więc ta zmiana chwytu ma sens. Jasne. Natomiast jeśli będzie ruch z góry szerokim chwytem, no to mamy zajebistą dźwignię pod kątem obłego większego, więc wtedy te ruchy mamy fajny angaż pod obły. No taki tip, jak ktoś chce sobie rozrysować to na ścianie. Widać, ewidentnie fajna praca. Coś tam idzie.
i nie ściągamy łopatki przy ruchu, czyli łopatka i ruch, tylko rytm ramienno-łopatkowy. Od razu lecimy z tym, dobra. Tak jak kość ramienna ustawia się, tak łopatka pracuje analogicznie. Okay. Nice. A to jest właśnie też tu fajne w linkach, że idealnie można sobie ustawić kąt. Maszyna nam nakierowuje. Przy hantlach trzeba dbać o ustawienie ciała. A tu dbamy tylko o rejon. I tu mamy ten obszar. Mamy pracę też równoległobocznego. Oczywiście, ale on będzie z czworobocznym razem pracował i niech sobie pracuje. Najszerszy nie jest zaangażowany mocno, obły delikatnie. Tak naprawdę całość jest w tym obszarze ruchu. No, ale też fajnie czuję środek czworobocznego. Tak, bo wtedy możesz targetować ten mięsień. No. A wiesz, w przypadku na przykład wiosła, oczywiście znowu, żeby nie było, że depresjonuje, bo są zajebiste. Ale w tym momencie już w ostatnich ruchach już byś sobie zwężył, trochę wyprostował z biodra. Bez wątpienia. I teraz zobaczmy taką nawet prostą rzecz. Jeśli ruch ma iść tu jest pełny zakres. I teraz zobaczmy, co się stanie, jak na przykład w myśl zmęczenia, tak. Zwężę ramię, zobaczmy, jak ruch się zmniejsza. Tu i podniosę. I tak naprawdę... Masz jakieś 40% ruch... potencjału tego ruchu. Ostatnio widziałem, tam ktoś wykonywał jakieś tam wiosłowanie hantlą. Jakąś tam wielką, tak? Nie wiem nawet kto. I tam był ruch w ten sposób. Ja tak sobie wziąłem, mówię, kurwa, wezmę kątomierz aż. Wziąłem taki z piórnika kątomierz miałem. Przyłożyłem, patrzę, ruch miał dokładnie, jak po filmie widziałem, 7,5 stopnia. Z możliwego takiego, nie? Okay. Więc automatycznie, jaki jest sens? Oczywiście, popodrzucasz coś, coś tam się wydarzy. Spalisz kalorie na pewno. Tak, albo rozwalić kręgosłup, tak? Natomiast mówię, nie ma to większego sensu, bo zawsze trzeba patrzeć na to, jaką realną pracę wykonał mięsień. Bo ale żeby to zrozumieć, trzeba to najpierw wiedzieć. Tak, albo mieć na tyle otwarty umysł, że trzeba ten ruch, wiesz. I to nie jest wiedza tajemna. Nie, oczywiście, że bo nie. Bo śmiem twierdzić, gdzieś tam nie czytałeś książek od biomechaniki, ale na logikę. Mhm. Wiesz, że musi być wykonana praca, musi być wykonany zakres. To nie tylko, jest że jeśli fizyka nie znasz, kwantowa. Bo generalnie biomechanika to jest znajomość funkcji danego mięśnia. A jeśli jej nie znasz... Włókien, no i trochę matematyki. No. I trochę matematyki. I to mówię, to królowa nie jest fizyka nauk. Kwantowa. Tak mi nauczycielka zawsze mówiła. No ale jest. No nie, bez wątpienia. Jak nie patrzeć. Ona się przejawia wszędzie. Tak, wiesz co, bo nawet życiu. Jak pisałem w Ademekum, to napisałem, że wiesz, że ja z racji tego, że jestem z wykształcenia ekonomistą, ja wierzę w statystykę. Mhm. Że jeśli jednak jest pewna wartość, która wskazuje, że statystycznie 90% społeczeństwa reaguje na to i ktoś mi mówi, ale ja jestem indywidualną jednostką. No kurwa, jak możesz być indywidualną jednostką różniącą się znacząco od 90% społeczeństwa? I dalej, ja lubię te określenia indywidualizacja, tak? Mhm. Jak rozumiemy indywidualizację? Bo uciekam wzrokiem między dwoma stronami, do kogo gadam. Tak, tak. Indywidualizacja to jest tak, mamy fundament, 5% odchylenia w jedną, 5% w drugą. I w tym momencie przykładowo, tak? U ciebie rozstaw obojczyków, miednicy, długość ramion jest inna. Czyli na przykład przy wyciskaniu moja indywidualizacja przy moim krótszym ramieniu będzie taka, że ja mogę sobie złapać trochę szerzej. Ale u ciebie, żeby utrzymać te same założenia przy na przykład dłuższym proporcjonalnie obojczyku, to będzie zwężenie o na przykład, nie wiem, 10 stopni, 7 stopni, 8, tak? I to jest indywidualizacja. A jeśli ktoś mi mówi, że na przykład przy wypychaniu biodra pośladek mu pracuje gorzej niż przy odwodzeniu, więc dla niego lepsze są odwodzenia, no to w tym momencie to nie jest indywidualizacja, tylko to jest znowu subiektywna opinia oparta na niczym. Tak? Indywidualizacja to jest zmiana tego, że na przykład ja stanę do siadu tak, ty z dłuższą kończyną, można powiedzieć, nie wiem, musielibyśmy biodra porównać, przyjmijmy, tak, że masz trochę szersze, ty staniesz szerzej. Tak, a jakiś kolega X, który ma bardzo krótkie nóżki, stanie sobie tak, tak? I to jest indywidualizacja. Indywidualizacją jest to, że ja wykonam 10 serii i zrobię progres X, tak. A ty z lepszym genem przy tych samych 10 seriach zrobisz progres X plus 40%. Albo ja po 30 seriach się nie zregeneruję, a ty się zregenerujesz, ale to nie znaczy, że ja, moja granica jest 10, a twoją 30. Oczywiście. Moją jest 27,5, a twoją 30,32, więc tak ludzie przeceniają tą indywidualizację, jakby to był klucz na zasadzie. U mnie działa inaczej. Biomechanikę możesz mieć inną, jak będziesz miał trzecią rękę. Inaczej się nie da. Powiedzmy, że mamy przysiad, ćwiczenie globalne, które angażuje nam całe dolne części ciała. No.
lepiej jest zrobić 9 serii roboczych przysiadu, czy 3 serie, 3 ćwiczeń na różne części uda. Pytanie, czy jesteśmy w stanie targetować części uda? No właśnie. Znaczy możemy je sobie podzielić na jakąś tam tylną taśmę, przednią taśmę. A, o to chodzi, bo ja myślałem, że chodzi ci o targetowanie czworogłowego, bo tutaj nie ma możliwości jakiejś metody wykręcania. Mhm. Tak naprawdę wszystko która się odbywa się totalnie, jasne. Nie ma sensu. Delikatnie, mocniej naciągnie ci się mięsień proste, ale różnica jest tak nieistotna, że w ogóle na to się nie patrzy, a pozostałe części są przyczepione do kości udowej. Oczywiście, w stawie kolanowym mamy jeszcze ruch rotacji, tylko że ten ruch, jakbyśmy go pokazali, jest przy zgiętym 90 stopni stawie kolanowym i to jest o ten ruch. Mhm. No ale no... Nie wiem, no wiadomo, niewiele zmienia, jasne. Nic, totalnie. Nawet tu jesteś destabilizowani, a co ciekawe, to wykonuje pośladek i cała taśma zewnętrzna i wewnętrzna angażuje się, tak? Bardziej tu wewnętrzna, ale to jest nieistotne. To jest jeszcze jeden ruch w stawie kolanowym, ale o nim się nie wspomina, bo jego się nie wykorzystuje. No w hipertrofii nie ma to znaczenia, tak? Więc pod tym, co mówisz... No to może inaczej. Częsta zmiana planu, twoim zdaniem, jest lepsza niż taki cykl założonego planu 12-16 tygodniowy, po prostu, tak rzucam tylko. Lepiej 12 tygodni cisnąć tym samym planem, mieć kontrolę nad wzrostem objętości, intensywności, czyli na każdym treningu robić sobie coś innego. Ma to znaczenie w kontekście hipertrofii? Wiesz co, zasadniczo jeśli dbasz o sensowność planu, to możesz kombinować, ale wtedy nie ocenisz progresu, bo zauważmy, jeśli realizujemy progresję, przeciążenie, no to musimy wiedzieć w stosunku do czego. Musimy mieć odnośnik, czyli na przykład w tym tygodniu masz zrobić więcej niż w tamtym o jakąś wartość. Czyli znowu wracamy do królowej nauk matematyki, tak? A jeśli zmieniasz plan, na przykład dziś zrobię front, za tydzień back squat, za tydzień wypychanie na maszynie, jesteś w stanie kontrolować cokolwiek, jak zmienia się ćwiczenie? Nie. No nie, no właśnie nie, bo już zmieniają się dawki. Natomiast wychodzę z założenia, że dobrym rozwiązaniem, jeśli ktoś potrzebuje zmian i nie lubi trzymać planu ścisło, wiele osób tak ma, jest trzymanie bazowego ćwiczenia głównego, którym progresujesz, a ćwiczenia akcesoryjne dobierane pod potrzeby danego dnia i to można robić, tylko teraz trzeba mieć świadomość, tak? Bo jeśli na przykład w jednym tygodniu ćwiczeniem akcesoryjnym będziesz miał wyproste, a w innym będzie to już przysiad bułgarski, no to całkowicie zmieniamy w ogóle rodzaj pracy. Więc co jeśli jesteś w stanie analogicznie dobierać, czyli na przykład, nie wiem, wznos bokiem, dziś wykonam na hantlach, a jutro na lince. Jest to bardzo analogiczne ćwiczenie i tu możemy rotować, ale tą podstawę bym zostawiał całą. I zgadzam się z tym. A co do długości trwania planu, wiesz co, ja nie jestem zwolennikiem długich planów, z uwagi na to, że łatwo jest przeciążyć organizm. Bo jeśli co tydzień dodajesz, to tak, dobra, najprostsza metoda progresji dodanie serii. W pierwszym tygodniu zrobisz 3 serie, w drugim 4, 5, 6, 7, 8. Tak często wspominał. To w tym momencie możemy dojść do tego, że po 10 tygodniu mamy wzrost objętości grubo ponad granice, po których się zregenerujesz. I masz wtedy tą taką krzywą spadkową, te odwrócone u objętości powoduje, że masz balans malejących zysków. Czyli więcej pracy przekłada się na przeciążenie niefunkcjonalne, a co za tym idzie? Większa obolałość mięśniowa, a mniejszy progres. Dlatego ja na przykład jestem zwolennikiem, żeby plany nie przekraczały 5-6 tygodni, po czym robimy albo króciutki deload, na przykład ścięcie objętości, to robię często u podopiecznych, albo na przykład od razu wchodzimy, ale ścinamy na dół i ruszamy jeszcze raz. Więc i wtedy przebudowujesz cały plan, czy albo nawet, tego głównego... A możemy zrobić tak, że powtórzymy ten plan, ale znowu, objętość weszła na górę, mały ścinamy i jeszcze raz, bo wtedy nie przeciążymy, tak? Ale z reguły, z racji tego, że trzeba targetować wiele grup, a priorytetowo zrobisz ile? Jedną, dwie grupy, w niektórych przypadkach trzy, to zazwyczaj już ta grupa dochodzi do pewnego przemęczenia, to dajmy jej blok odpoczynku i znowu, tak? Na przykład taką metodę teraz u Adriana Cyronka stosuję, gdzie mamy tam pracę na, musimy trochę na grzbietem popracować górą klatki barkami, to robimy tak, że rzeczywiście dochodzimy do 4-5 tygodnia na skrajnie wysokich objętościach i partia leci na niższe i kolejny blok robimy ją tylko parę serii w tygodniu. Partia jest zregenerowana i ponownie bodziec, tak? I gdzieś tam taką metodę stosuję i w mojej osobistej ocenie, tak? To jest jakby moje jakieś już tam zdanie w tym temacie. Sprawdza się to. Po prostu. Sprawdza się to, bo nie dochodzimy do przemęczenia organizmu. Czyli można powiedzieć, że cały czas możemy notować liniowy progres, a związane jest to z tym, że organizm nie wchodzi w niefunkcjonalne przemęczenie. Cały czas jesteś świeży, wstajesz rano, masz siły, nie masz obolałości, bo jak trenujesz cały czas na wysokich obrotach, to w końcu jest coś takiego, że siadasz moment, wiadomo, i spadek siły jest, dokładnie, tak? Dokładnie.
O, na przykład teraz u ciebie, no, jak widzowie się przyjrzą, już czworoboczny jest lekko niewydolny. Tak, i idzie czułem to od razu to czułem. Czyli mamy to, o czym rozmawialiśmy paręnaście minut temu. Czyli doszedłeś już do upadku, a dalej pracowałeś. I ty miałeś już tego świadomość, bo już było tak. Z biodra dokładnie i tak, podbijanie. Dokładnie, ale to jest też kwestia, no myślę, doświadczenia jednak, nie? I tych paru ładnych lat. Tak, że ty jeszcze wytargetowałeś go, a dużo osób już się tu nachyli i będzie ruch z biodra, podbicie mocne i taki ruch bardziej szrubce. Zgadza się. No więc tu osiągnęliśmy, teoretycznie nie doszedł do upadku w ćwiczeniu, ale osiągnął upadek techniczny i mięśniowy tak. targetowanego mięśnia, ale ćwiczenie kontynuował. Dokładnie. Więc to już jest taka pewna świadomość. Tak. Dobra, idziemy dalej? Tak jest. A staraj się odkręcić jeszcze bardziej ramię. Wiesz co? O, nachyl się trochę. Zrób tak, nie? Się nakieruje ruch tu. A tutaj odkręcić. No. I o tu. Nie podbijaj tu. Tu staraj się do dołu łopatkę pchać. Okay. Tak jakbyś miał ruchem zejść tu. Na tej części mam się. Trochę się bardziej nachyl, bo ci kaptur ciągnie. Dobra. Masz mocną tą górę. Żeby o tutaj dolno-środkowe włókna. A żeby dolne pracowały, które są w ten sposób skojarzone, to musi ramię iść w tą stronę, żeby one miały potencjał generowania siły. Bo to jest często u wielu osób, tu się tworzy taka przesympatyczna dziura. Bo większość ciągnie tą górą czworobocznego, bo jest rzeczywiście najłatwiej. Do tego dochodzą przykurczone pozycje większości populacji, czy to trenującej, czy nie. I ta dolna część czworobocznego jest zaniedbana, tym bardziej, że często w ten łuk wychodzi tułów, a tu najszerszy może pracować. Tak, i tworzy się taka przestrzeń. Mówiąc szrubce, właśnie od razu skojarzyłem górną część. Tak, bo tak się z reguły robi. Tak. A ja właśnie, jak u siebie w planach rozpisuję, to zawsze to jest taki albo szrubc z odwróconym chwytem, albo go po prostu opisuję już po swojemu, tak? Żeby właśnie tutaj ten ruch tu nakierować. No, tak jak i często mówisz, nawet właśnie jest tutaj zaniedbany często. Ten ruch pracuje, jeśli zobaczymy sobie, jeśli ramię idzie do odwrócenia, to od tu wtedy ten środek jest w stanie mocniej zapracować. To jest zajebiście ciężki ruch, szczególnie jak jest ta przeciwwaga na górnej. A co byś części. Powiedział o oparcie się na przykład na ławce skośnej? No to zrobimy. Myślisz, że wpłynęłoby to? To jest zajebiście fajny pomysł. Jeszcze tutaj w ramach ciekawostki mogę cię zapytać, bo też w sumie jestem dość mocno zaskoczony. Słuchałem takiego podcastu odnośnie treningu mentalnego. Jaki trening mentalny ma wpływ na nasz organizm, na nasze ciało? I były przeprowadzone badania na dwóch grupach ludzi. Chodziło o trenowanie małego palca u dłoni. Przez tydzień czasu jedna z grup trenowała go normalnie, fizycznie, przesuwając odważnik. Druga grupa natomiast miała tylko myśleć o tym, że wykonuje ten trening. Jakie były wyniki tych doświadczeń? Po pewnym okresie czasu oczywiście większą korzyść przyniósł trening siłowy, ale różnica była tak niewielka, że byłem, przyznam szczerze, w szoku i jestem ciekaw, jak się do tego odniesiesz. 30% wzrostu siły u grupy, która wykonywała trening siłowy, 22% u ludzi, którzy wykonywali trening mentalny. Wiesz co, ogólnie fuck? To jest potwierdzone, że trening mentalny ma sens, bo samo, jak mamy popularne hasło muscle-mind connection, czyli połączenie mózg-mięsień, jest wskazane, że umożliwia targetowanie mięśnia i lepsze przełożenie pracy. I to nawet ten temat, jak był Brad Schoenfeld w Polsce, co mieliśmy konferencję, akurat miałem tą przyjemność z Bradem spędzić trochę czasu, wypić piwko, winko, droga do Poznania, po Warszawie go odprowadziłem, więc trochę sobie pogadaliśmy z profesorkiem. I on na przykład tym tematem się mocno jara i robił badania. Rzeczywiście ten muscle mind connection ma sens. Czyli to by też dawało podwaliny, że trening mentalny ma sens. I to w sumie jest wskazane, bo nawet i psychologia to z tego, co kojarzę, chociaż to nie jest moja dziedzina, wskazuje, że właśnie mentalna praca jest tutaj niezwykle ważna w targetowaniu. Targetowaniu fizycznej jakby zmiany w danym obszarze. Tylko teraz tak, mówimy o małym palcu dłoni, wiadomo. Tu tak naprawdę mamy mały obszar zmian. Czy przełożymy to na grupy, które dysponują potencjałem siły? Pamiętajmy, że tutaj nie mamy też odpowiedniej możliwości rozwoju tych mięśni i budowy siły, tak jak to mamy w mięśniach powierzchownych, którymi pracujemy, które nazwijmy to, traktujemy kulturystycznie, czy tam hipertroficznie, czy siłowo, jakkolwiek to nazwiemy. Więc tutaj na pewno te różnice byłyby dużo, dużo większe. Tak? Wręcz bym powiedział nawet, no ta amplituda byłaby przeogromna, ale znowu, jeśli my będziemy sobie rozkminiać to, to na pewno łatwiej nam będzie zapracować mięśniem i były też badania właśnie związane z tym, że osoby
teraz nie chcę przekłamać, tak, bo dość dawno to opisywałem, bo nawet to gdzieś publikowałem wtedy. Nie pamiętam, czy na blogu, czy ja to do newslettera pisałem, no mniejsza w to. Natomiast podczas treningu i w czasie treningu myślali o wykonywaniu ruchów i rzeczywiście i hipertrofia, i siła mięśniowa była dużo, dużo, dużo większa i to była znacząca różnica, ale to też wpłynęło na poprawę jakości ruchu, rekrutacji jednostek motorycznych, co przełożyło się na możliwość generowania więcej siły, czyli generowania napięcia, etc., etc. Tylko znowu, my jesteśmy społeczeństwem obecnie, które zajebiście lubi skrajności. Czyli w tym momencie śmiem twierdzić, że dużo osób, które naczyta się o treningu mentalnym, za chwilę zacznie gloryfikować go pod kątem jakości wykonanej pracy. I niestety to się dzieje często. Tak samo jak właśnie pojęcie muscle mind connection. Dużo osób nie dodaje muscle mind connection jako element udanego treningu, tylko opiera udany trening o muscle mind connection. Czyli tak naprawdę coś, co powinno być, nie wiem, czwartym czy piątym elementem pracy, nagle staje się pierwszym. No jasne, oczywiście. Więc tak, uważam, że to ma sens, bo nawet sam jak sobie wiesz, mocniej, to jest takie, pamiętam kiedyś były takie jeszcze zdjęcia, dawno, dawno temu, jak byliśmy małymi chłopcami, jak przed lustrem ci kulturyści ze Stanów tak się skupiali na tych bicepsach. Ale zasadniczo to ma sens, bo jeśli nawet sam zrobisz tak i będziesz mocniej skupiał się na tej pracy, to wygenerujesz większą siłę, mocniej zaangażujesz ten mięsień, zadbasz o technikę, więc będzie to miało wpływ. Jasne. Ale znowu... Ale to jest jakiś tam powiedzmy dodatek, no tak jak mówisz, 5%, który może rzeczywiście gdzieś tam na pewnym etapie może jakiś przynieść korzyść. Będzie przynosiło korzyść, tylko wtedy nie można zapamiętać o tym, że wraz z najważniejszym jest przesunięcie obciążenia z punktu A do punktu B przy relatywnie najlepszej technice, tak? Więc to może pomóc Ci w tej technice, ale nie zastąpi. Więc tak, tylko mówię, no nie róbmy z dodatków, z akcesoriów elementów nadrzędnych. To jest tak samo jak ktoś oprze to, że nie wiem, kulturyści pro wszyscy wbijają towar. Czy wszyscy? Nie wiem. Ale śmiem twierdzić, że znaczna większość niestety musiała przejść granicę i to nie jest nic złego, tak? No, tam, gdzie mamy sport na poziomie profesjonalnym, musi niestety być przejście przez granicę normalnego człowieka, bo my nie chcemy oglądać normalnych ludzi. My chcemy oglądać nad ludzi. Jeśli w tym momencie byśmy widzieli w NBA, które nie bez przyczyny główni koszykarze NBA nie są reprezentantami USA, bo tam już trzeba podlegać pod wadę, no ale z drugiej strony my chcemy oglądać w tym momencie kolejnego gościa, który robi kurwa 3 salta w powietrzu i wsadza do kosza piłkę. My nie chcemy raptem, żeby to zeszło do poziomu, gdzie powiemy sobie, kurde, to Michael Jordan grający 30 lat temu, czy tam ileś, nawet nie pamiętam, chyba ze 30, robił to lepiej niż teraźniejsi koszykarze. My nie chcemy, żeby w tym momencie... Michael raptem... Jordan w 15-20 powiedzmy. To jest moja znajomość innych sportów. No, tak? Chodzi o to, że po prostu my chcemy oglądać ekstremy. I o to on ma być cały czas lepszy. Tak. My nie chcemy teraz wyścigów samochodowych, w których auta będą się ścigały 60 na godzinę. Dokładnie. My chcemy teraz się ścigać 400 na godzinę. 500, dokładnie. Tak? Może zaraz będziemy chcieli. Tak. Ja trochę wyleciałem. Jasne. W przód. Wiadomo, o co chodzi. No. I w tym momencie, wracając do tematu, ktoś powie, no dobra, no czyli wychodzi na to, że towar jest kluczem. No nie, nie postawmy go na pierwszym miejscu. I tak niestety, wiesz. Jest ważny, oczywiście. Dużo osób tak sądzi niestety. Nie? Ale nadal, żeby mięsień X ci urósł, musisz wykonać pracę mięśnia X. Ja bym to nawet troszeczkę nazwał inaczej, bo towar daje Ci możliwość do wykonania jeszcze cięższej pracy. On nie robi pracy za Ciebie. Nie. On Ci daje możliwość do jeszcze cięższej pracy. W związku z czym takie przeświadczenie, że o, Ty bierzesz to, to ja jakbym brał, to też bym tak wyglądał, jest po prostu absurdem. Też oczywiście dochodzi tu kwestia mentalna. Bo jeśli widzisz efekty, i to akurat na genetykach było też fajnie wskazane, dlaczego genetycy często pracują ciężej? Bo widzą szybciej, lepsze efekty swojego treningu i to ma działanie motywacyjne. No ale z drugiej strony to jest zajebiście logiczne. Bo jeśli przykładowo osiągnąłbym efekt, który normalnie robię w rok, a ja bym go zrobił w 4 miesiące, to moja motywacja do treningów jest razy ileś. Ale to jest tak samo z na przykład sukcesami w pracy. Jeśli udaje mi się coś zrobić, widzę efekt, widzę poklask, widzę kasę z tego, to mi się jeszcze bardziej chce to robić. Dokładnie tak. Więc oczywiście wsparcie też ma efekt psychologiczny efektów. Chcemy pracować lepiej, mocniej, mądrzej, bo w jednostce czasu po wykonaniu tej samej pracy doświadczam lepszego efektu. Jesteśmy ludźmi, my nie chcemy pracować ciężej, my nie chcemy być ascetami.
My chcemy jak najmniejszym kosztem osiągnąć jak największe korzyści. I wszystko to, co mówisz, ma proste przełożenie na przykład na moją osobę. Czyli gościa, który jest zdyscyplinowany, zorganizowany, potrafi ciężko pracować, ale właśnie w kwestii takiej, która przynosi namacalne efekty. Ja to widzę. Dlaczego ja tego wszystkiego, co posiadam, nie potrafię przełożyć na przykład na naukę języka angielskiego? Bo nie widzisz efektów pewnie. Rozumiesz, o co chodzi? Bo przychodzi mi to trudniej niż zrobienie dobrego treningu, po którym widzę od razu, ty urosłeś. Tak. Po prostu, nie? Tak, dokładnie. A dlaczego ja nie zajmuję się kulturystyką, którą się zajmowałem parę lat? Bo relatywnie ilość włożonej pracy moja w stosunku do twojej była większa, a efekty były dużo, dużo mniejsze, więc nie mam tej motywacji, tak? Natomiast z drugiej strony łatwiej mi przychodzi tworzenie treści, które wnoszą coś do treningu innych. I ja na przykład, nie wiem, ktoś siedzi, rozkminia, ja siądę, porysuję, popatrzę, nie, ty mam, przecież to jest proste, nie? Mi to przychodzi dużo łatwiej, rozkminianie takich rzeczy, jak to pracuje, jak dobrać ćwiczenie, kąty pracy, więc relatywnie ja, mi się wydaje, że najprawdopodobniej ja w tym mam jakieś lepsze predyspozycje, no chyba mam, jeśli to jakoś idzie w tą stronę, więc automatycznie jestem do tego mocniej zmotywowany. Ja często mówię, muszę pójść na trening, mówię, kurde, no ale mam tu temat do rozkminiania, mam zajebiście fajne flow, ja płynę na tym. Jara cię to, nie? Tak, ja widzę, kurde, odnalazłem tą dźwignię, tak, dobra. Tak. Więc mówię, dobra, trening zrobię jutro, a dzisiaj dalej ciągnę temat, nie wiem, czy artykułu, czy opracowania czegoś, dokładnie. Bo ta sama jednostka czasu przynosi większe efekty. To można by było jeszcze tył barku, żeby już tak zamknąć sobie tą taśmę górę, tą przynajmniej górną część, bo tu myślę też parę ciekawych rzeczy będzie. To zrobimy dwa ćwiczenia, bo tak, jeśli chodzi o tył barku, mamy dwa ruchy. Ruch prostowania w klasycznej pozycji, znaczy no nie w klasycznej, tak? W klasycznej strzałkowej on nie włącza się mocno, ale w takiej pośredniej, tak? Między horyzontalną a strzałkową, bo tu mamy akurat fajnie zlokalizowane. No, będzie łatwiej. W sumie jak mam model anatomiczny, jak mamy, o, zajebiście, tylną część naramiennego, to teraz zobaczymy. Tu mamy ogólnie 7 segmentów, tak? Jeśli chcielibyśmy funkcjonalnie według chociażby doktora Kabandziego poruszyć, więc będzie on pracował, tak jak pokazałem, ten kąt 45 stopni, czyli o ta pozycja i widzimy, co tu się dzieje. Natomiast druga pozycja, w której pracuje naramienny, to jest odwodzenie horyzontalne. I teraz czemu te... Ogólnie najlepszym ruchem byłoby wykonanie prostowania, tak? W kącie pośrednim, czyli 45 stopni. Ale problem jest taki, że większość osób w tym momencie nie umie wyłączyć łopatki i dzieje się to tak. Czyli mamy zaangażowanie najszerszego, lekko obłego, trójgłowy pracuje. W przypadku naramiennych pracujemy w płaszczyźnie łopatki. Czyli wysunięta pozycja i dochodzimy do pracy łopatki. Stop. Dokładnie tak. I w momencie, gdy łopatka zaczyna ślizg w stronę kręgosłupa, stopujemy ruch. Oczywiście można powiedzieć, no ale dobra, jak przeciągniesz dalej, mocniej skurczysz. No nie, tu się nic nie wydarzyło. Dokładnie. Pracuje równoległoboczny, pracuje czworoboczny, długość się nie zmieniła. Jak sama nazwa wskazuje, grzbietowa, grzebieniowa część naramiennego, bezprzewiona do grzbietu łopatki, jak już tu się zatrzymała, to w tym momencie ruch wykonuje łopatka, ale nadal ramię względem łopatki ma tą samą pozycję. Dlatego na przykład ruch odwodzenia horyzontalnego jest dużo mniej hipertroficznie dobrym ruchem. I co ciekawe, tutaj praca jest tylko w przednich częściach tylnego aktonu, a pozostałe trzy sfery funkcjonalne nie dochodzą do pełnego skurczu. Czyli to nie jest najlepszy ruch. Ale znowu, u większości osób wykonać od razu ruch 45 stopni jest niewykonalne, bo mają przewagę grzbietu. Dlatego ja zawsze, jak zaczynam pracę, od odwodzenia horyzontalnego, zrozum, ruch ten wyciągniętej łopatki, czyli łopatka nie wykonuje ruchu. Jak się tego nauczysz, to przechodzimy do ruchu już klasycznego. Więc zaczniemy od ruchu mniej efektywnego hipertroficznie, ale dla większości osób jedynej alternatywy, żeby nauczyć się pracy łopatką, albo inaczej, nauczyć oduczenia pracy łopatką, a później sobie wykonamy, to można nazwać różnie, wiosłowanie na ramienny, czy jakieś odwodzenia. Naprawdę nas można spotkać dużo. Nieważne jak się nazywa, ważne jak się robi. Dokładnie. Więc zrobimy sobie horyzontalne i znowu wrócimy do tych zajebistych linek, ale na hantli jest dużo ciężej to zrobić. Linku jest lepsza kontrola. I to nawet jak z chłopakami ostatnio... Na dwa wyciągi? Czy z Mariem? Nie, na jeden, wiesz, bo lepiej jest targetować. Dobra. Czy właśnie z Adrianem, czy z Mariuszem robiliśmy, to bez tego hantlami była łopatka. Tu sobie wyizolowaliśmy i fajnie wtedy ten naramienny pracuje. Więc ogólnie to jest... Kiedyś słyszałem takie fajne hasło, że osoby, która rozumie biomechanikę, poznasz po tym, czy umie zapracować tyłem naramiennego. I coraz bardziej przekonuje się, że to jest zajebiście sensowne. Tak, to jest dużo, dużo bo każdą partią zapracujesz tak mimochodem.
wyciśniesz, wyprostujesz, podniesiesz, coś przyciągniesz. A teraz zapracuj mądrze na ramieny. I większość osób, nawet o zajebiście dużym doświadczeniu, powie, no kurwa, rzeczywiście, ale jak go wyizolować z tej pracy, nie? Więc to jest, przekonuję się do tego hasła mocno. A jeśli chodzi o typ włókien, akurat dominujący w tyle na ramiennych, generalnie może inaczej sformułuję pytanie. Lepiej więcej powtórzeń mniejszym ciężarem, czy większy ciężar? To nie ma znaczenia, bo i tak dochodzimy do tego, że trzeba zaangażować włókna wysokiego progu. Bo ja zauważyłem u siebie, jeszcze powiedzieć Ci słowo, że na początku swojej przygody z kulturystyką uczyłem się właśnie, nie mogłem go wyczuć przez parę ładnych lat. Myślę, że po 4-5 latach treningów dopiero byłem w stanie go fajnie wyczuć. Zacząłem dokładać chamsko ciężaru, ja teraz zamykam butterfly'a, ale ten tył mi tak wchodzi, tak mi fajnie poszedł, tak mi fajnie urósł, więc musi coś być w tym jednak, że fajnie go zaangażować. Wiesz co, zasadniczo wszystkie mięśnie dążą do tego, żeby pracować na zakresach, które dają upadek, więc nieważne czy zrobisz 30 ruchów czy 5 ruchów, bo ważne liczy się, żeby była ta zwolniona praca, te, jakby blisko upadku, czyli ta intensity of effort było wysokie, ale rzeczywiście jest pewna prawidłowość, bo na przykład tu klatka jest dobrym, na przykład klatka jest dobrym przykładem, kiepsko polskie, ale klatka tu daje dobry obraz, bo zauważ, jeśli na klatkę pracujesz w zakresach takich, nazwijmy to hipertroficznych, 8-12 jak to się przyjęło, to ta klatka rzeczywiście jest fajnie targetowana. A teraz spróbuj wykonać 20 powtórzeń na klatkę i zastanów się, po którym powtórzeniu poczujesz, że praca jest w tym rejonie. Klatka bardzo szybko, z racji mniejszego odsetka włókien szybko kurczliwych, czyli więcej tych typu drugiego, szybko odpada siłowo. I nie jest adoptowana do pracy wytrzymałościowej, jak na przykład mocniej przód na ramiennego. Triceps może nie do końca, ale dalej spadek siły globalny musi być kompensowany innymi synergistami. Przykładowo to samo może dziać się w pośladku, w ruchach, gdzie mamy proste kolano i gdzie dwugłowy jest aktywnym prostownikiem, że często przy większym zakresie ruchów w prostowaniu na prostych kolanach albo nisko ugiętych, gdzie dwugłowy ma dobrą pozycję mechaniczną, zaczynamy w dalszej części ćwiczenia czuć mocniej dwugłowy. To wynika z tego, że dwugłowy jest mocniej adoptowany do pracy o wyższym charakterze powtórzeń, bo ma więcej troszeczkę włókien wolnokurczliwych. Więc to nie jest zasadniczo do hipertrofii kluczowe, ale jeśli mamy w rejonie mięsień, który może być do danej pracy adoptowany lepiej w wyższym zakresie, to on może tą pracę przejąć. I to jest często gdzieś tam może być widoczne. I zobacz, czworoboczny też. Pierwszy ci stracił możliwość generowania siły, zmieniłeś pozycję i starałeś się na ramiennym nadrobić i trójgłowym, nie? I to też wynika z pewnego właśnie rozróżnienia typu włókien. Pod kątem medycznym, tudzież fizjoterapeutycznym, nie jest to idealne ćwiczenie, bo zaburzony jest rytm ramienno-łopatkowy. Bo łopatka jest sztywna, nie ma ślizgu łopatki, a ramię jest aktywne. W normalnym ujęciu ramię ma pracować z łopatką. Czyli tu, jeśli ktoś by powiedzmy od medicala spojrzał, to powie, że no to jest zaburzenie pewnych funkcji, które mają działać razem. I to jest prawda. Natomiast hipertroficznie, jeśli będziemy pracowali w rytmie ramienno-łopatkowym, rozbudowa tego tyłu na ramiennego jest cholernie trudna. Więc zasadniczo zawsze też staram się, jak pracuję w tym, można powiedzieć, takim niezbyt naturalnym wzorcu z wykluczeniem pracy łopatki, dodać też ruch, gdzie normalnie rytm ramienno-łopatkowy jest zachowany. Więc tu też, jeśli zobaczy to jakiś świadomy fizjo, to może znaleźć tu pewien błąd ruchowy. I będzie miał rację. Ale też pamiętajmy, że specyfika treningu warunkuje pewne działania i dopóki nie jest to szkodliwe, no to też nie będzie negatywne, jeśli znamy cel tego, tak? Dokładnie tak, nie? Kiedyś taki, wiesz, powiedzmy, że jak jesteś na poziomie średnio albo mało doświadczonego trenera, który ma takie pojęcie generalnie o szerokim spektrum treningu, wydaje się, że ktoś robi coś totalnie, absurdalnie nieuzasadnionego. Ale jak zapytasz się, po co to robi, okazuje się, że to nabiera sensu. Nie? O ile argumentacja jest sensowna. Z doświadczeniem daleki jestem od tego, żeby oceniać kogoś po prostu, kurwa, co on robi, dosłownie. Nie? Tylko no chyba, że to jest tak absurdalne, że to zaburza biomechanikę i w ogóle, wiesz, totalnie nie ma to nawet jakiegoś motorycznego odwzorowania, to można i tak warto byłoby najpierw zapytać. Tak, dlatego ja gdzieś tam czasami mam tak, że ja krytykuję pewne działania,
No bo niestety. Ale od razu to uzasadniasz. Ale uzasadniam czemu? Dlaczego to i... w kontekście dokładnie. Swojego. Tak, bo tak. Też ostatnio napisałem o aktywacji, to straszna burza się wyrządziła, że ale przecież gumy są zajebiste, trzeba stosować. Ja mówię tak, ale przeczytajcie, że jest zaznaczone specyfika tematu, w którym się zajmuję. Nie piszcie mi tu o tym, że medycznie to nie ma sensu, bo ja nie jestem od części medycznej. Nie piszcie mi, ale jeśli mój podopieczny pracuje za biurkiem i on nie umie pracować tym pośladkiem, ale mnie to nie interesuje. Moim celem jest aktywacja względem potęgowania procesu hipertrofii. Jeśli ktoś nie ma tego pośladka aktywnego, w ogóle jakie pojęcie aktywny pośladek? Jakbyś nie miał aktywnego pośladka, to byś nie ruszył nogą. Mhm. Więc on może być po prostu mniej aktywny. Nie ustał prawdopodobnie, bo on stabilizuje. Nie, to byś, dokładnie, byś poleciał. To jest idealne pojęcie. A wejście po schodach byłoby abstrakcją. Możesz jak gąsienica wślizgnąć ewentualnie. Natomiast, więc nieaktywny pośladek to jest pojęcie takie bardzo, w cudzysłowie trzeba mocno je wziąć, bardzo naciągane. Natomiast wracając do tematu, ja zawsze podkreślam, ja jestem gościem od hipertrofii. Nie piszcie mi o tym, ale bo chodzi też, żeby zbudować siłę. No tak, to jak będziemy mówić o budowie siły, no to zmienimy podejście na specyfikę treningu, którego rolą jest budowa siły. No ale w różnych sportach jest motorycznie potrzebny ruch. Tak, jak będziemy mówili o motoryce piłkarza i trening hipertroficzny, który ma specyficznie wspierać ruchy piłkarza, które będą skrętowe i na przykład, nie wiem, szybkie zrywy do piłki, to mówimy o motoryce treningowej, gdzie hipertrofia będzie wsparciem. Ale jak pisze to gość od hipertrofii, mówiący o tym, że hipertroficznie aktywacja jest do dupy i robienie jakichś tam odwodzeń przed ruchem docelowym hip hinge'a na przykład, kiedy nie ma potrzeby pracować nad specyficznością otwarcia biodra, no to mijamy się z treścią. To z drugiej strony można powiedzieć, no to nie wiem, a dla kierowcy rajdowego to w ogóle nie ma sensu i po co hipertrofia? No, źle jest tak. Chociaż też nawiązując do aktywnego pośladka i kierowcy rajdowego, znajduję tutaj pewną analogię i też powołam się na postać Michała Wilka, który ostatnio wspomniał na jakimś materiale. A ty nie wiem, kto to? Gość też posiadający naprawdę... Dobra, nie znam osoby. Nie mam wiedzy. Chodzi o to, że powiedzmy, że mamy typa, który siedzi 10 godzin w biurze, siedzi. Pośladek jego jest nieaktywny. Jedyne, co zrobi, to pójdzie do domu, znowu usiądzie. Czyli generalnie chodzi o to, że on angażuje powiedzmy 15% potencjału tego swojego pośladka. Część jest nieunerwiona nawet, bo tego nie potrzebuje. Unerwiona jest, ale nie jest wykorzystywana, bo nie ma tam odpowiednich progów aktywacji i tak dalej, ale zasadniczo tak, jest można czyli powiedzieć... Czyli korzysta po prostu tylko z takiego minimum, które potrzebuje. Kurde, nieaktywna to jest takie, albo niskoaktywna, to jest dobre słowo, tak? No. To jest coś, a jest osoba, laska, która non-stop wali hip trusty, wiesz, cały czas ma to dupsko, no to ona korzysta z jakby z większego potencjału tego mięśnia. To jest tak, jak wziąć kierowcę, który przed chwilą zdał prawo jazdy, i gościa, który z doświadczeniem rajdowym, włożyć ich do tej samej zajebistej sportowej fury i kazać im przejechać w pewnym czasie dokładnie. Tor. No kto przejedzie go szybciej? No są to po prostu... Bo wykorzysta większy potencjał tego... Tak, to są adaptacje. Dokładnie. Nic innego jak adaptacja do danej pracy. Mhm. A co ciekawe właśnie też w przypadku na przykład lasek, które często mają bardzo dobrze rozbudowane pośladki, okazuje się, że też nie mają potencjału aktywnego, a może wynikać to z ustawień anatomicznych kości. Czyli tak zwane te brazylijskie pośladki w dużej mierze zależą też od uwarunkowań. Szerokości, tam wielkości krętarza, długości, są po prostu takie, które rodzą się po prostu z tym dupskiem, zrobi później 5 przysiadów, ma nagle coś takiego. Dokładnie. Większość zawodniczek klasy pro albo wysoko notowanych to są takie, które po prostu urodziły się i one naprawdę odchodzenia tą dupę mają rozbudowaną. Tak jest. To jest tak samo jak, nie wiem, szukam przykładu. Męska sylwetka. Kategoria, w której jest wielu chłopaków, którzy złapali hantel, chwilę potrenowali i wyglądają. Nie trzeba tam dużej masy, ale mają tak zajebiste kiedyś kościec. Może nie było trzeba. Teraz już się troszkę zmieniło, no, to może bardziej atletyczna, tak? No. Ale na początku to było tak, że wychodził gość, który wyglądał atletycznie, nazwijmy to men's health, dobrze mówię? I on wyglądał świetnie, był atletyczny, szeroki obojczyk, ten bark nie był duży, ale był kształtny. Tak. I to jest uwarunkowanie, tak? Dlatego no też na to trzeba zwrócić uwagę. Klasyk, twoja kategoria. Albo się urodzisz klasykiem, albo się nie urodzisz klasykiem. Tak, to już jest kwestia właśnie kościca przede wszystkim. Ciężka wybacza więcej, bo ta ilość masy, którą nawalisz, jest może zakryć proporcje. Tak, czyli jak masz za dużą talię, jak zmniejszyć talię, powiększyć barki. Szerokość i nóg, i pleców. Dokładnie, ale klasyk, jak się nie urodzisz, to nie będziesz, kropka. Też można jeszcze zauważyć jedną rzecz. To, co jak dużo osób zaczyna trenować, ten efekt początkującego, skąd nagle jest taki wzrost siły? To tak naprawdę nie jest wzrost siły,
Tylko wzrost aktywacji tych właśnie... Czy adaptacje neurologiczne, bo tam tak. mamy kilka adaptacji. Mhm. Raz progi dobrowolnej aktywacji, mhm. sama aktywność mięśnia i połączeń nerwowo-mięśniowych, wystrzeliwanie częstotliwości, dubletów, tam jest 5 albo 6, już nie pamiętam. Mhm. Musiałem zajrzeć do książki, bo opisywałem to. Adaptacji neurologicznych, które warunkują początkowy wzrost siły, czyli mhm. mówiąc wprost, uczysz się używać tego mięśnia mhm. obszarem, którym wcześniej nie pracowałeś, i do tego uczysz się angażować pod kątem nerwowym w elementy, które wcześniej były no, nieaktywne, uśpione, nie do pełna aktywne, jakkolwiek to sobie nazwiemy. Dlatego początkujący mają zawsze szybszy wzrost siły niż masy mięśniowej, bo po prostu są w stanie jej generować więcej. Hipertrofia wymaga więcej czasu niż wzrost potencjału siłowego. Ale tak jak wspomnieliśmy tu wcześniej, ten pierwszy ruch odwodzenia horyzontalnego jest często łatwiejszy do wykonania, żeby tą łopatkę wykluczyć z aktywnej pracy, ale też pamiętajmy, że tam jakby dalej oddalone grzebieniowe części tego tyłu nie pracują tak aktywnie, czyli od tyłu jakby ta pracuje bardziej część zbliżona do bocznego aktonu, a ta tylna może być nierozwinięta, jeśli będziemy tylko to robić. Mhm. Dlatego trzeba tu jeszcze zapracować zgodnie z architekturą włókien, żeby to było takie biomechanicznie fajne już. Dlatego też dobrze jest lekko zgiąć rękę, czyli nie pracować na w pełni prostej, mhm. bo jeśli mamy wyprostowany staw, albo inaczej, nie pracować ani na w pełni zgiętej, ani nie w pełni prostej, tylko lekko w takim ustawieniu, bo wtedy też triceps stawiamy w lepszej pozycji, jeśli chodzi o długość napięcia, znaczy lepszej pozycji dla naramiennego, bo nie będzie on wtedy w stanie generować tyle siły jako prostownik. Tak, wiesz, to czasami jak teraz porównuje się, że tak zwana złota era kulturystyki, bo Arnold był wzorem. Ale tak naprawdę, jakby postawić teraz sylwetkę Arnolda koło obecnych klasyków, tak? Robi się takie porównania, wiesz. Ale z drugiej strony... Się, nie? No, ta sylwetka jest zupełnie inaczej rozwinięta. Postaw go na jakichś lepiej obsadzonych nawet zawodach w Polsce jeszcze jakiś czas temu, w takich na przykład klasycznych pozycjach, jak była jakaś tam top czołóweczka, to kurwa, Arnold by finału nie zrobił. Nie oszukujmy się. On nie był nigdy ani specjalnie docięty. Proporcje w mojej ocenie miał naprawdę kiepskie. To była wielka klata, brak barków, napompowana łapa. Nogi wyglądały moim zdaniem fatalnie. Więc nawet wiesz, podstaw go wiesz, koło ciebie, gdzie masz tą klasyczną pozycję, no to w tym momencie ty myślę, że BFM już jesteś lepiej przygotowany, a proporcjonalnie na pewno, tak? Bo tam na przykład bark z tyłu był płaski totalnie. Boku nie było. Więc też takie wracanie do tych kanonów... To jest kanonów, takie gloryfikacja, bo to już są czasy, które były. Nie wrócą, wiesz o co chodzi. To myślę, że ta kwestia, bo jak porównamy sobie sylwetki aktualnych kulturystów... To w ogóle nie ma porównania. To oczywiście wykluczamy Roniego, który był fenomenem, bo to się po prostu urodził człowiek, który się nie powtórzy jakoś specjalnie tak. szybko. Tak. Bo nawet Bikrami nie ma tych proporcji, mimo że jest fenomenalny. Był Dorian, był Jay. Ale to są takie jednostki, tak? Ale tak naprawdę wszystko, co było wcześniej, nie było takie naprawdę wow. I w tym momencie naprawdę chłopaki robią dużo lepsze formy. Nie wiem, no klasyk fizik teraz na Olimpii obsadzony, no to było wow. No. Pamiętam, jak byliśmy w 2000... W którym byliśmy? 19 z Rębisiem? 19 na Olimpii. No to jak przy nich się stało, to naprawdę oni robili wrażenie, tak? I robią. A jakie jeszcze masz w ogóle plany na ten sezon? Plany są takie, że wszystko zależy od tego, jak mi pójdzie. Naprawdę, bo chciałem jeszcze lecieć do Nowego Jorku, na New York Pro, 2 miesiące później, ale 2 tygodnie po tych zawodach mam wesele swoje, głupio okay. by było nie wrócić, nie zdążyć, bo wiesz jak jest, COVID, jakieś dziwne wyjdą tematy i mnie gdzieś tam, wiesz, przyblokują. Byłoby kurwa. Trochę kiepsko. No, byłoby kiepsko. Chociaż słuchaj, w tej dobie śluby online myślę, że też już będą skuteczniane, tylko nie wiem, czy ci taka opcja pasuje. Nie, bardzo. Wolę kobietę przytulić. I się, wiesz, pocałować przez ekran. O, i patrzcie, zawodnik pro mówi, że ślub jest ważniejszy niż zawody. Czyli jednak... Kochanie, doceń to. Życie normalne ma jednak sens. Ma oczywiście. Nie, to jest dobre podejście. Równowaga, nie? Balans musi być ze wszystkim. I nasz trening grzbietu oraz tylnych aktonów naramiennych dobiegł końca. Ktoś jeszcze jakimś cudem nie zna sylwetki Pawła Głuchowskiego, to już macie na pewno okazję i pewność, że jest to gość, który, tak jak powiedziałem na początku, posiada nieprzeciętną wiedzę na temat hipertrofii i na pewno tego rąbka tajemnicy tutaj
udzielił. Natomiast spektrum tej wiedzy jest na tyle szerokie, że żeby wejść troszkę głębiej w temat, polecamy Twoją książkę Wademekum Hipertrofii. No i oczywiście śledźcie Pawła na jego socjalach, bo tam dużo ciekawych informacji, dużo ciekawostek i na pewno każdy z Was coś dla siebie wyciągnie. To była pierwsza wizyta na naszym kanale, mam nadzieję, że nie ostatnia. Także to od Was zależy, słuchajcie, jak macie czas spadać, to zapraszam. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście jeszcze jakiś materiał z naszym udziałem. Może nie, wiesz, się trafią tacy, co powiedzą nie i wiesz... Niech się trafią, ale na pewno myślę, że jestem wręcz przekonany, że większość z Was doceni wiedzę, jaką podzielił się z nami dziś Paweł, także dziękuję w imieniu swoim i w imieniu naszych widzów. Ja bardzo dziękuję za odwiedzinę. W końcu zrobiłem jakiś trening w miarę porządny. Znaczy nie, ty mówisz, że dla ciebie był lekki, dla mnie to był w miarę dzisiaj porządny. No bardziej w kontekście gdzieś tam zdobycia jakiejś wiedzy, informacji niż treningu, aczkolwiek spokojnie ja swoje jeszcze zdążę zrobić. Za dziś dziękujemy, mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Pamiętajcie o łapce, komentarzu, subskrypcji. Dzięki, piąteczka. Dzięki za uwagę, hej.